Szanowna Rado, otwieram 33. sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego. Teraz w części roboczej, a o godzinie 14 w części uroczystej. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa radnych, panie i panów. W sposób szczególny witam naszych gości, pana Pawła Motykę, zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciela policji, pana Waldemara Górowskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich dyrektorów, kierowników, przedstawicieli mediów, obsługę prawną, obsługę Biura Rady Powiatu. Tak o najważniejszej osobie nie zapomniałem, o Witku Kozłowskim, o panu sekretarzu, jednocześnie radnym województwa małopolskiego. Witam panią skarbnik, która dzisiaj będzie mieć szczególną rolę i długą do spełnienia. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pragnę stwierdzić, że w dzisiejszych obradach bierze udział 25 radnych. Wobec tego mamy pełne kworum, aby te obrady były prawomocne. Pragnę przypomnieć oczywiście o zalogowaniu się, ale to myślę, że wszyscy uczynili. Jak również pragnę przypomnieć, iż w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy o ochronie danych osobowych. Jest to pierwsza sesja, gdzie te przepisy obowiązują, w związku z czym bardzo proszę o zachowywanie wszelkich procedur z tym związanych. Przystąpimy do kworów, stwierdziłem. Przystąpimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Szanowni Państwo radni, otrzymali proponowany porządek obrad 33. sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego wraz z materiałami. Czy są jakieś uwagi do porządku z Państwa strony? Nie widzę. Pragnę prosić o wprowadzenie dodatkowego punktu w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla przewodniczącego zarządu Powiatu Nowosądeckiego, pana starosty Marka Pławiaka, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 roku. Taką decyzję musimy podjąć na dzisiejszej sesji, ponieważ to rozporządzenie wprowadza nowe regulacje co do wynagrodzenia samorządowców z dniem 1 lipca bieżącego roku. Szanowni Państwo radni, otrzymali oczywiście pisemną informację w wersji elektronicznej. Na biurkach, na stole każdy radny otrzymał projekt uchwały. Szczegóły będą w tym punkcie. Ja proponuję, że to był punkt 16. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem dodatkowego punktu 16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego zarządu Powiatu Nowosądeckiego, starosty pana Marka Pławiaka? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam, iż stosunkiem głosów 23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, dwie osoby nie głosowały. Wniosek został przyjęty. Wobec tego poddaję pod głosowanie cały porządek obrad dzisiejszej sesji z tą zmianą, którą przed chwilą wprowadziliśmy. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam, iż stosunkiem głosów 24 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, jedna osoba nie głosująca, porządek obrad 33. sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty. Przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z 32. sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Informuję Szanowną Radę,
że zgodnie z paragrafem 81 ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej sesji został wyłożony do wiadomości na 7 dni przed dzisiejszą sesją. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi i poprawki. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 32 sesji? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam, i stosunkiem głosu 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymującym się, został przyjęty protokół z 32 sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Przystępujemy do punktu 4. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państw, z pań i panów radnych? Bardzo proszę, pan Marian Dobosz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, panie i panowie radni, szanowni państwo. Moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej w Łomnicy Zdroju. Jest tam na ostatnim moście tej drogi uszkodzony słupek betonowy podtrzymujący barierki. One są wygięte, tam zgłaszali mi mieszkańcy, ale także był ze mną sołtys i radna z Łomnicy Zdroju. Jest tam też temat dotyczący jakby podmycia i uszkodzenia filaru mostu. W związku z tym bardzo bym prosił, jeśli by można było pana dyrektora powiatowego zarządu dróg, aby te służby sprawdziły tak naprawdę stan tego podmycia, jak to wygląda. Jak jestem już przy głosie, to od razu może przejdę do podziękowań jakby w imieniu mieszkańców miasta i gminy Piwniczna Zdrój, a tak naprawdę to w imieniu mieszkańców Kosarzyc. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zrealizowanie tej, można powiedzieć, modernizacji, która tam była na drodze powiatowej ulica Szczawnicka. Podziękować panu staroście, zarządowi, powiatowemu zarządowi dróg. Tą inwestycję realizował przedsiębiorstwo robót drogowo-mostowych. Ona została zakończona. 1,3 kilometra pięknej, ładnej drogi. Także bardzo dziękuję. Z racji tego, że się poruszam codziennie, więc jeździ się naprawdę jak po autostradzie, ale też mieszkańcy proszą o dalszy odcinek. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana Wiesława Pióro. Szanowni państwo, w swojej interpelacji pierwszej chciałem się zwrócić do zarządu, do przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, jak również do parlamentarzystów. Szanowni państwo, 4 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Gospodarczych i Samorządów Terytorialnych i przy okazji tego spotkania był poruszany temat zamknięcia justu w związku z planowaną modernizacją. 3 miesiące w tym roku, 1 miesiąc w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę aktualny stan komunikacyjny Sądecczyzny, takie działania no, mogą doprowadzić do paraliżu nie tylko gospodarczego firm, ale również gospodarstw domowych. Jako Komisja Wspólna zwróciliśmy się już z takim apelem do Generalnej Dyrekcji, natomiast tu chciałem prosić o podobne działania i moja prośba skierowana jest w kierunku Zarządu Powiatu, w kierunku Zarządu Województwa, jak również parlamentarzystów, a działania dotyczą jakby trzech możliwych kierunków. Pierwszy kierunek to jest rozmowa z Generalną Dyrekcją i z wykonawcą o możliwe opóźnienie zamknięcia. Wszyscy robimy remonty w firmach, w urzędach, w domach i najlepiej byłoby zamknąć, wynieść się, zostawić miejsce ekipie remontowej, żeby swoje zrobiła i potem wrócić. Wiemy, że w naszych realiach jest to niemożliwe i tutaj też myślę, że taka konstruktywna rozmowa z wykonawcą czy z Generalną Dyrekcją mogłaby doprowadzić do tego, że to zamknięcie mogłoby się znacznie skrócić niż ten czas planowany. Drugi temat dotyczący zmniejszenia skutków to są objazdy i tutaj też jest apel do wszystkich właścicieli dróg, zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich, żeby tutaj no, bardzo obiektywnie i elastycznie podejść do tego tematu, żebyśmy ten okres mogli przeżyć z jak najmniejszymi skutkami ubocznymi. I trzeci temat, który wyszedł w trakcie dyskusji, to jest rozpoczęcie działań ze stroną słowacką, bo teraz jeżeli byśmy się dogadali ze Słowakami o alternatywnym, na razie alternatywnym przejeździe w kierunku
Słowacji, no to znacznie zmniejszylibyśmy ruch na tych drogach objazdowych. I teraz, jeżeli byśmy te wszystkie trzy alternatywy wykorzystali na maksa, to na pewno skutki dla gospodarki naszego regionu byłyby znacznie mniejsze. Dlatego do wszystkich, którzy są w stanie w tym temacie coś zrobić, w imieniu środowisk gospodarczych bardzo, bardzo proszę. Druga interpelacja dotyczy sytuacji w naszym wydziale komunikacji. Wiem, że już pewne działania zarządu w tym temacie zostały podjęte, natomiast zwracam się z uprzejmą prośbą, żebyśmy podjęli takie działania, żeby te drakońskie sceny, które mają miejsce czasem piętro niżej, no już definitywnie wyeliminować. Są to ludzie, którzy prowadzą działalności gospodarcze, są to ludzie, którzy się opiekują dziećmi, mają własne zajęcia. Uważam, że naszym zadaniem jest tak przemodelować organizację, funkcjonowanie starostwa, żeby no te kolejki, które tam są, no diametralnie wyeliminować. Wiem, że to nie wszystko od nas zależy, no bo to też jest pokłosie systemu, który został wprowadzony, ale uważam, że ile jesteśmy w stanie zrobić, to powinniśmy te szanse wykorzystać i o to serdecznie apeluję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana radnego Zenona Szewczyka. Panie Zeniu. Bardzo proszę. Jest włączony mikrofon, włączony. Proszę mówić. W poprzednim tygodniu odbywała się w Krakowie rozprawa w sprawie, która dotyczyła sporu starostwa z inwestorem, który zrezygnował z budowy obiektów w Grybowie. Nie mam informacji, jaki jest efekt tego wyroku, bo miał być, zdaje się, ogłaszany w ubiegłym tygodniu. Prosimy o informację, co w tej sprawie się dzieje. Tamte no, grożące koszty finansowe są dość znaczące i chcielibyśmy wiedzieć, co się w tej sprawie, jak się w tej sprawie sąd wypowiedział na tym chyba pierwszym etapie na razie rozprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią Joannę Stawiarską. Na początek chciałabym bardzo podziękować za zakończenie chodnika w Marcinkowicach, ale właśnie przy okazji, w cudzysłowie, odbioru tego chodnika chciałabym zaapelować do zarządu powiatu o możliwość ewentualnie rozważenie budowy dodatkowego odcinka chodnika, który biegnie w bardzo newralgicznym punkcie koło szkoły w Rdziostowie do cmentarza komunalnego. Dyrektor tej szkoły wielokrotnie prosiła, udowadniała, jak ważka jest to inwestycja. Oczywiście proszę tylko o rozważenie, mając na uwadze fakt, że dostaniemy jakieś dodatkowe środki na drogi. Wiemy też, bo jakby zadeklarował w trakcie tego mini odbioru chodnika, że mamy poparcie posła Jańczyka w tym względzie, który też analizował sytuację bezpieczeństwa na tym odcinku. Także proszę o rozważenie takiej możliwości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze złożyć interpelację? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę pana starostę o w miarę możliwości ustosunkowanie się do interpelacji. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pozwolę sobie odnieść do interpelacji zgłoszonych przez państwa radnych. Pan radny Marian Tobosz raczył tutaj wspomnieć o Łomnicy Zdrój, tam uszkodzeniu na drodze, podmycie filaru. Pan dyrektor oczywiście się tym zajmie jak zwykle szybko i sprawnie. Sprawa zostanie rozwiązana. Dziękuję za podziękowania w imieniu zarządu, bo faktycznie to, co powiat dokonał, gmina się dołożyła śladowo, więc żeby tam za bardzo się nie, powiedziałbym, chwaliła dokonaniami, bo takie doszły mniej różne sytuacje. To powiat. Powiat wyremontował tu drogę, ten zarząd, ta rada w tej kadencji po wielu, wielu, wielu latach oczekiwań, czyli państwo radni wszyscy, no i zarząd. Także to by była odpowiedź panu Marianowi. Oczywiście, tak jak staramy się o wszystkie drogi powiatowe i chodniki,
to w perspektywie mamy również chodnik do Kosarzysk. No ale trudno mi powiedzieć, bo to jest czas wyborczy, niedługo się zacznie, więc nie wiem, czy akurat przyszły zarząd będzie tego typu moje tutaj sugestie czy obietnice respektował. Więc panie Marianie, no, staramy się wszędzie w sposób równomierny właśnie traktować, a ta droga wymagała pilnej interwencji i taka z naszej strony była. Gmina się tam śladowo dołożyła, więc też dziękujemy władzom gminy za to, że pomogła trochę. Jeśli chodzi o interpelację pana radnego Wiesława Pióro, oczywiście, że tak, ten apel Komisji Wspólnej znamy, otrzymaliśmy również, uczestniczył członek zarządu w posiedzeniu, pan Marian Ryba. I zgadzamy się z wszystkimi tymi zapisami tam, bo faktycznie sytuacja jest taka, jaka jest. Jeśli chodzi o objazdy dotyczące tego remontu Justu, to faktycznie to jest sytuacja bardzo trudna na dzisiaj nie tylko dla powiatowego zarządu dróg, ale w ogóle dla władz samorządowych powiatowych. No jak wiemy, to inwestorem jest Generalna Dyrekcja. Te prace są prowadzone, objazdy wymagane. Ale dzisiaj państwu szczególnie powiem, dlatego że mamy umówione spotkanie z panem dyrektorem Pałasińskim, jeśli chodzi o te objazdy właśnie, na czwartek, o ile pamiętam. Z panem dyrektorem się spotkam i pan dyrektor Czerwiński również. No i tam ustalimy pewne zasady. No niewątpliwie droga powiatowa spod Justu, ten skręt, który jest w stronę Łyczanki, Wronowice, będzie wykorzystywana, bo ona jest jedynym takim jakby tutaj objazdem od tej strony. No ale musimy ustalić tutaj zasady i ewentualne później jakieś tam reparacje. Kolejna sprawa, o której wspomniał pan radny, to jest rozmowy ze stroną słowacką, ale tutaj faktycznie, tutaj nasi posłowie czy przedstawiciele radni, nasi wojewódzcy, to są te organy, które tutaj jakby mają większe możliwości i oni są do tego predestynowani bardziej niż samorząd powiatowy. My zawsze będziemy jakoś we własnym zakresie to, co możemy, to będziemy wspierać, ale generalnie również proszę państwa radnych wojewódzkich, jest pan Witold Kozłowski, więc proszę też jako przewodniczący klubu PiS w sejmiku, myślę, że tam również pan przewodniczący pozwoli tam sobie na wspieranie tego typu działań. A ja już tutaj z tego miejsca chcę wyrazić taką jakby intencję moją i zarządu, że no my rozumiemy wszystkich przedsiębiorców Sądecczyzny i wiemy, jakie są problemy, no ale te problemy trzeba rozwiązywać. No nie jest to sytuacja też od roku, od dwóch, tylko tak jest od zawsze. I proszę państwa, Wydział Komunikacji. Ktokolwiek z państwa radnych by mówił o Wydziale Komunikacji, to ja mówię, że już nie trzeba apelować, bo my doskonale o tym wiemy i już działania podjęliśmy, więc bardzo proszę już, żeby państwo radni, oczywiście możecie państwo, ale będziemy dyskutować bez efektów. My wiele działań już podjęliśmy, więc to jest tak jakby dmuchanie do, nie wiem, rurki szklanej o średnicy 5 cm. To naprawdę nie ma efektu żadnego. Zarząd zdecydowanie działa w Wydziale Komunikacji. Po pierwsze, od lat są warunki lokalowe, jakie są. Problem. Za mało zatrudnionych pracowników. Podjęliśmy decyzję o zatrudnieniu dodatkowo 3 osób. 3. Zmiana, poprawa organizacji pracy pracowników. 4. Przeszkody związane ze zmianą oprogramowania i tych wszystkich cepików, niecepików. Procedury trwają dłużej. A 5. To jest wina mieszkańców też częściowo, dlatego że przyjeżdżają w okresie międzyświątecznym, wtedy kiedy, no to wtedy cudów nie ma, proszę państwa. Gdybyśmy mieli takie warunki jak nasi partnerzy w Unii, lokalowe i możliwości personalne, to byśmy na pewno lepiej zrobili. Cały czas działamy w tym kierunku. Pracownicy mają tam naprawdę ciężko, jeśli chodzi o pracę. Także proszę wziąć to pod uwagę. Zarząd widzi ten problem, podobnie jak wszystkie problemy, które tutaj zastaliśmy. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Zenona Szewczyka, tak, powiem w ten sposób. Sprawa, o której pan radny Szewczyk, o którą pan radny Szewczyk zapytał, na poziomie sądu okręgowego w ostatnich dniach zakończyła się niekorzystnie dla nas, ale sprawa jest w toku. My aktualnie wystąpiliśmy uzasadnienie i podejmujemy dalsze działania. Więc nie jest to ostateczna sprawa i dla nas zupełnie, powiem krótko, dająca wiele do myślenia i na pewno działania będą podejmowane, bo liczymy na to, że to się zmieni. I tyle w tej sprawie. I pani radna Joanna Stawiarska jeszcze prosiła o tym, wspomniała o kontynuacji budowy chodnika właśnie w Rdziostowie od szkoły w stronę cmentarza. Wiem, że
znaczy wiem, że taka potrzeba jest, bo to jest faktycznie duży ruch na tym odcinku. Natomiast spotkaliśmy się tam właśnie, był pan poseł, była pani radna Barbara, pani Barbara również była, pan Bójt i ja. I ta sprawa została właśnie poruszona. Mogę tutaj poinformować, że zgodnie z tym, co mówiłem, to była to zarówno prośba państwa radnych, pana wójta, który tam jako gmina Chełmiec zdecydowanie finansuje ten ciąg chodnika. Natomiast ustaliliśmy, że na prośbę panów posłów, bo pisemnie do zarządu zwrócił się też pan poseł Jan Duda i osobiście zwrócił się pan poseł Wiesław Janczyk, czyli te potrzeby są widziane również przez naszych przedstawicieli w Sejmie, to zarząd tutaj tradycyjnie reaguje szybko i myślę, że z panem wójtem się porozumiemy i ten odcinek, ten bardzo newralgiczny, niebezpieczny odcinek jeszcze w tej kadencji wykonamy. I dziękuję wszystkim państwu za podziękowania. Jeśli państwo macie pytania, to oczywiście bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do punktu 5. Sprawozdanie z pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Panie starosto, zapraszam z powrotem do mikrofonu. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w okresie między sesjami, ostatnią a dzisiejszą, no oczywiście prowadziliśmy działania związane z inwestycjami, bez dokonano odbioru liceum w Grybowie. O wielu z tych sprawach będę mówił krótko i sprawnie przy prezentacji z realizacji budżetu, więc Państwa poinformuję szczegółowo. Dodatkowo oddaliśmy między innymi część remontowanych dróg. Ostatnio byliśmy z panem starostą Koszykiem, z panem radnym Zarębą, z radną, z panią radną, z panem sołtysem Obidzy i tam właśnie odebraliśmy ten odcinek końcowy, który powiat wykonał, więc możliwości naprawdę tam już są zupełnie inne. Powiem o tych wszystkich dokonaniach, proszę państwa, jeśli państwo pozwolicie w tym sprawozdaniu, ale też oddano odcinek całkowicie Długojęka Świerkla i wiele, wiele innych. Pozwolę sobie państwu powiedzieć o tym podczas sprawozdania. Natomiast krótko jeszcze powiem, że nadal staramy się, proszę państwa, o pozyskiwanie środków zewnętrznych. To mam na myśli tutaj środki rządowe oczywiście. Miałem okazję osobiście podziękować też panu ministrowi Brudzińskiemu na spotkaniu na Zamku Królewskim. Byłem w Warszawie, podziękowałem panu wojewodzie, bo naprawdę region sądecki w tym roku naprawdę uzyskał znaczące środki, bardzo duże środki i te inwestycje, które od 2010 roku czekały na wykonanie, teraz już są realizowane. Obok tych spraw bieżących, proszę państwa, właśnie związanych ze sprawami prawnymi, interesami powiatu, zarząd się tym zajmował i dodatkowo, to już powiedziałbym, uczestniczymy w różnych spotkaniach, właśnie na spotkaniach z przedsiębiorcami, z innymi środowiskami, a w ostatni piątek uczestniczyłem w 20-leciu PWSZ-u Nowosądeckiego, naszej uczelni miejscowej, która obchodzi właśnie ten jubileusz. To tyle z mojej strony. Jeśli państwo jeszcze sobie życzą jakiejś informacji, to proszę. Bardzo dziękuję panu staroście. Przystępujemy do punktu 6, bardzo obszernego, gdzie będziemy omawiać kwestie związane ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok, podjęcie też uchwały zatwierdzającej sprawozdanie i udzieleniem absolutorium. Bardzo proszę, panie starosto, o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nowosądeckiego za 2017 rok. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście, pozwalam sobie dzisiaj państwu złożyć takie sprawozdanie, informacje w części dotyczącej inwestycji prowadzonych przez powiat. Sprawy finansowe poruszy krótko pan wicestarosta Koszyk, a dokładnie o finansach opowie nasza pani skarbnik, bo właśnie rok 2017 był dość ważnym i znaczącym rokiem, jeśli chodzi o budżet powiatu nowosądeckiego. I proszę państwa, to jest podstawowe, takie sztandarowe nasze działanie. Mówię nasze, no to mam na myśli nas wszystkich, tak, zarząd i pośrednio radnych, ale generalnie, proszę państwa, ukończone skrzydło szpitala w Krynicy, no jesteśmy z tego bardzo dumni, koszt robót ponad 14 milionów, wyposażenia 7. Był montaż finansowy, o którym państwo też już państwu mówiliśmy, ale robi wrażenie i te sale operacyjne, blok operacyjny,
oraz centralna sterylizatornia. Tutaj Państwo widzicie, właśnie po prawej stronie są zdjęcia przedstawiające centralną sterylizatornię i u góry to górne. I to był montaż finansowy, źródło, budżet powiatu, przepraszam, środki zewnętrzne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i budżet państwa, to jest rezerwa z ministerial. Proszę Państwa, powiat tutaj zainwestował ponad 9 600 000 zł, ale efekt jest i z tego się wszyscy cieszymy. To jest oddział pediatrii, który się borykał z wielkimi trudnościami w Krynicy, z bardzo złe warunki dla dzieci, rodziców, którzy nie mogli tam przebywać. Dzisiaj ten oddział jest tak przygotowany, że również rodzice mogą, mają miejsce elegancko do spania przy dziecku, co poprawia komfort leczenia dziecka i rodzica oczywiście, że może być z dzieckiem. Tutaj Państwo widzieli te sale operacyjne, dezynfekcję przed operacjami dla lekarzy, tutaj miejsce do tego czystego poziomu, no i właśnie sale operacyjne. Proszę Państwa, oczywiście jest to inny obraz, tutaj mamy przedstawioną intensywną terapię. Szpital naprawdę na bardzo wysokim poziomie, o czym zresztą mówili lekarze i znawcy. A taką ciekawostkę powiem Państwu jeszcze teraz, że w minionym tygodniu uczestniczyłem w debacie o zdrowiu na zaproszenie ministra zdrowia. Reprezentowałem samorządy polskie, byłem jednym z panelistów, jedyny samorządowiec, więc to jest też jakby docenienie naszego powiatu. Oczywiście powiat też zareklamowałem przy okazji i szpital w Krynicy. I kolejne nasze osiągnięcie, proszę Państwa, to jest właśnie liceum ogólnokształcące w Grybowie. 24 maja 2016 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie. Proszę bardzo, tu jest, mamy ten dotychczasowy internat, stare zdjęcie, tak wygląda dzisiaj. Jest ta część również odnowiona, wyremontowana i proszę, tutaj mamy, proszę Państwa, nowe sale lekcyjne. Oczywiście mamy dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmowała część dydaktyczną i sportową i całość powierzchni dzisiaj to jest ponad 2700 m². Wcześniej ten obiekt stary liczy ponad 2200 m², czyli znacząca poprawa bazy dydaktycznej. I hala sportowa, Szanowni Państwo, przepięknie, tam Pan Starosta Koszyk po prostu po gospodarsku zaglądał bardzo często, ja rzadziej, ale no Pan Koszyk to jakby tak powiedzieć miał bliżej. I również Pan Radny Poręba zaglądał na budowę, więc tutaj można mówić, no ale to takie dziecko Pana Starosty, powiedziałbym, Koszyka, nie moje, ja mam trójkę. Proszę Państwa, i to są te właśnie sale, pomieszczenia zupełnie o innym standardzie, o innym wyglądzie. No oczywiście kolory może komuś się może nie podobają, ale robią wrażenie. Można się wybrać dla uspokojenia tam również do niektórych sal albo dla podrażnienia energii. I proszę Państwa, to jest kolejna nasza inwestycja. Chciałbym jeszcze o tym liceum powiedzieć. Oczywiście otwarcie takie uroczyste będzie we wrześniu. Będą Państwo radni zaproszeni. Wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym projekcie i naprawdę chcemy pokazać, że można wiele zrobić, kiedy się współpracuje i można dokonać naprawdę wiele, a ta szkoła wymagała tego, aby młodzież miała odpowiednie warunki pracy, nauki, więc bardzo się cieszymy. Kolejne nasze zadanie, które udało się zrobić, proszę Państwa, i robi wrażenie, to jest termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Jest nowoczesna kotłownia, instalacja gazowa, instalacja solarna, wymieniono okna, docieplono ściany, stropodach. Koszt inwestycji prawie 1 300 000, ze źródeł zewnętrznych ponad 740 000 zł. Parking przy naszym Zespole Szkół i Placówek Piwniczej Zdroju też zupełnie inaczej teraz to wygląda. Cały czas jeszcze o tym boisku rozważamy, tutaj Panie Radny Słukowski, no oczywiście, bo to Pan tutaj dużo też o tym mówi. No zobaczymy, co się uda zrobić. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej. Tu jest aktywizacji, proszę Państwa, plac utwardzony, ponad 116 000 zł i wielka operatywność Pana Dyrektora Krzeszowskiego. I nasze prace na drogach powiatowych. Naprawdę wykonaliśmy bardzo dużo prac. To są przykłady już prac wykonanych. Często te zdjęcia nie mają jeszcze tych linii bocznych, ale
Ostatnio wiem, że są nanoszone stopniowo w ramach prac, oczywiście jeśli pogoda pomaga. To jest Maciejowa Składziste i kolejne drogi w ciągu dróg Nowy Sącz Florynka, Królowa Górna Ptaszkowa, Grybów. I tam mamy, proszę Państwa, niespełna 2 miliony inwestycje, część dotacji z Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, chodniki. Remont drogi Nowy Sącz Florynka, ponad 2 kilometry, prawie 1 600 000, w tym z dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 200 000. To są te środki, o których Państwu tam wspominałem kiedyś, że pozyskaliśmy na te właśnie drogi. Roztoka Wielka, remont mostu o długości ponad 8 metrów i szerokości ponad 8 metrów. To jest niespełna 400 000, w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 302 000 zł. I kolejne inwestycje, już wspomniane ciąg drogi Stadła Długęka Przyszowa. Wykonaliśmy całość, w tym ostatnio trzeci etap. I to jest też tylko i wyłącznie ze środków powiatowych. Także duże zadanie inwestycyjne, ale mieszkańcy są zadowoleni i widzą korzyści, które przyniosła dobra zmiana. Proszę Państwa, Frycowe Złotne, 890 metrów za 315 000. Dofinansowanie z gminy Nawojowa, nadleśnictwa. I tutaj też chcę podkreślić, że z nadleśnictwem zarówno Nawojowa, jak i Starym Sączem i Dyrekcją Lasów Państwowych bardzo dobra. Przykład Obidza, gdzie tam było bardzo duże dofinansowanie i oczywiście duże zaangażowanie pana radnego Zaręby. Kolejny przykład. To mamy właśnie Obidza Brzyna, Jazowsko-Obidza, nowa nawierzchnia. W Świniarsku zatoka autobusowa z chodnikiem i odwodnieniem za ponad 103 000 zł, w tym pomoc gminy Chełmiec prawie 80 000 i tutaj również to była interwencja pani radnej Stawiarskiej. Muszyna za Zamcze, ponad 300 metrów drogi. Myślimy o kontynuacji w miarę posiadanych środków oczywiście. Chomranice Klęczany, proszę Państwa, chodnik, no, który robi wrażenie niesamowite. Myśmy tam ostatnio byli z panem właśnie posłem i z panem wójtem, z paniami radnymi, jadąc od Chomranic. Wreszcie, wjeżdżając do powiatu nowosądeckiego, czujemy się dumni, że mieszkamy w tym powiecie, bo tak na wejściu mamy pięknie, aż do właśnie Rdziostowa, do szkoły. I ten odcinek, o którym mówiliśmy przed chwilą, postaramy się kontynuować również we współpracy z gminą Chełmiec. Naprawdę duża, bardzo duża i potrzebna inwestycja. Podobnie Trzeczewina pod Rzecze, chodnik za 680 000, w Wojnarowej za prawie 800 000, w Ptaszkowej 810 metrów wraz z zatoką autobusową, pomoc gminy Grybów tutaj po połowie, Kamionka Wielka, w tym pomoc Kamionki również 50%. I kolejne inwestycje Podola Górowa, mówimy o chodnikach, w gminie Gródek nad Dunajcem, Łomnica budowa i naprawa chodnika na długości 700 metrów, Siołkowa 82 metry z poszerzeniem i wzmocnieniem konstrukcji przepustu. No tam byliśmy razem z panem starostą i panem przewodniczącym Antonim Porębą, więc tam zupełnie inaczej to wygląda teraz. Naprawdę jest duży, duży sukces. Wronowice-Michalczowa, oczywiście bardzo ważna sprawa przy drodze, przy której właśnie teraz będzie ten ruch tutaj odnośnie tych objazdów. To też myślimy perspektywicznie było robione. Trzeczewina pod Rzecze, tu przy współpracy z gminą Podegrodzie, przy współfinansowaniu Muszyna Złockie 359 metrów za 400 000 bez złotych kilku, Witowice Rożnów. Teraz mogę powiedzieć, że będzie kontynuacja tej budowy przy współudziale gminy Gródek, ale to jest inicjatywa powiatu, kontynuacja chodnika w Rożnowie, Stadła Długołęka Przyszowa 103 metry i tutaj przy współpracy z gminą Podegrodzie. Łososina Dolna, odcinek krótki, ale bardzo istotny, przy samym skrzyżowaniu w centrum. Trzycież, gmina Korzenna, w Złockiem 780 metrów wraz z odwodnieniem przy współfinansowaniu Muszyny. Odbudowa mostu w Czyrnej, też bardzo ważna, cenna inwestycja, w tym właśnie dotacja budżetu państwa, prawie 1 400 000. Most o konstrukcji żelbetowej o długości ponad 12 metrów. I kolejne inwestycje, remont drogi, to są remonty teraz, proszę Państwa, remont drogi Łącko-Wola-Kosnowa, ponad 1 200 km. Tutaj gmina Łącko dołożyła 100 000, koszt inwestycji ponad 391 000. Remont drogi Nawojowa-Bączakunina,
prawie niespełna 400 tysięcy, remont drogi powiatowej Florynka Izby 560 metrów, remont muru oporowego w Królowej Polskiej ponad 200 tysięcy. Tutaj żeśmy sfinansowali to i wykonał powiatowy zarząd dróg, znaczy czuwał nad wykonaniem pan dyrektor. No ale to też była sprawa już dawna, dawna i musieliśmy to wykonać w końcu. Droga Grybów Krużlowa Niżna, prawie kilometr, za ponad 600 tysięcy, w tym część właśnie z Europejskiego Funduszu. Odbudowa mostów Ptaszkowej, to jest proszę Państwa niespełna 3 miliony 600 tysięcy i otrzymaliśmy również tutaj dofinansowanie, to na te trzy mosty, które otrzymaliśmy właśnie z puli rządowej, także bardzo dziękujemy z panom, Państwu posłom i wszystkim, którzy decydentom, którzy o tym decydowali. I proszę Państwa, to jest również wykonanie sygnalizacji świetlnej na dwóch mostach, Witowicach i Rożnowie. Tutaj muszę powiedzieć, że to jest koszt niewielki stosunkowo, ponad 200 tysięcy, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo to i udrożnienie przejazdów na dwóch drogach, na dwóch mostach, a powiem tylko, jak ktoś nie wie, to z jednego końca i drugiego nie widać następnego, więc bo to takie łukowate są, tam dochodziło do zdarzeń drogowych. Wreszcie jest to sytuacja bardzo dobrze oceniana, także z tego powodu się cieszę, a tutaj moje zdjęcie na pamiątkę, żeby było wiadomo, kto otworzył. Drogi, chodniki, podsumowanie. Tak, proszę Państwa, ja bym teraz chciał powiedzieć tak. W 2017 roku łącznie wyremontowaliśmy i odbudowali niespełna 400 km dróg i 11 km chodników oraz 3 mosty. Na ten cel wydatkowano niemal 23 miliony złotych, w tym ze źródeł zewnętrznych pozyskaliśmy ponad 11 milionów 800 tysięcy złotych, czyli niespełna 12 milionów. I jeszcze krótka informacja, proszę Państwa, to co się dzieje i co jest w przygotowaniu, inwestycje znaczące również, no więc tutaj Państwa poinformujemy, o czym już wiadomo, szczególnie Państwa radnych tutaj ze Starego Sącza i okolic gminy Stary Sącz, co jest tutaj bardzo ważne. Obiecaliśmy jakiś czas temu, że sala gimnastyczna będzie w Starym Sączu przy liceum budowana i tak też czynimy. Aktualnie, proszę Państwa, trwa procedura związana z rozpoczęciem budowy. Mamy wszystko, co potrzeba. Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie. Oczekujemy. Tam, proszę Państwa, widać łącznik, który połączy stary obiekt z nową salą gimnastyczną. I tam będą również trybuny takie regulowane na 165 miejsc. Szacowany wstępny koszt inwestycji około 3 milionów złotych. Podpisaliśmy umowę z podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie boiska w Krynicy Zdrój przy naszej szkole. Tam również dostaliśmy 50% dofinansowania. Inwestycje w realizacji i przygotowaniu, Szanowni Państwo. Trwają prace zmierzające do uzyskania decyzji budowlanych siedziby Powiatowego Urzędu Pracy. Szacowany wstępny koszt projektu inwestycji około 90 tysięcy. I to jest inwestycja, która czeka kolejną kadencję. Naprawdę ważna inwestycja, która spowoduje, że po kilku latach będziemy się cieszyć z tego, że te decyzje zostały podjęte, bo będziemy oszczędzać na dzierżawie czy wynajmie tego obiektu, w którym teraz Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje. Termomodernizacja budynków ze Szkoły Skupanar Gimnazjalnych w Starym Sączu przy Krakowskiej, wymiana kotła na gazowy wraz z instalacją CO, docieplenie obiektu. Przy ulicy Batorego wymiana kotła węglowego na gazowy, okien. Trwa procedura przetargowa, szacowany koszt inwestycji 1 246 000 ponad. W tym ze źródeł zewnętrznych mamy 406 ponad tysięcy. Termomodernizacja budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Tam jest wymiana instalacji CO oraz docieplenie stropodachu. Szacowany wszczęty koszt inwestycji niespełna 700 tysięcy. W tym, proszę Państwa, ponad 362 tysiące ze źródeł zewnętrznych. Pragnę, proszę Państwa, Wysoka Rado, podkreślić duże zaangażowanie i starania o to, aby jak najwięcej inwestycji i jak najwięcej środków pozyskiwać dla naszego powiatu, żeby następował rozwój tego powiatu, o co wszystkim, na czym wszystkim nam zależy, zarówno Wysokiej Radzie, jak i nam, a przy wsparciu wszystkich tutaj obecnych zarząd wykonał tyle, ile wykonał. Bardzo dziękuję współpracownikom moim, ale to jeszcze później będę miał pewnie prawo głosu przy okazji wynagrodzeń moich. I przy okazji absolutorium, to pozwolę sobie później jeszcze kilka słów zabrać, powiedzieć. Drodzy Państwo,
Podsumowując to sprawozdanie, tę część mojego sprawozdania, dziękuję wszystkim współpracownikom, którzy wspierali te inwestycje. Cieszymy się z tego, że naprawdę dużo udało się zrealizować, a wszystko to dlatego, aby rozwijał się nasz powiat, aby było bezpieczniej i przyjemniej. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Bardzo pana wicestarostę proszę o uzupełnienie sprawozdania o działalność podstawową. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście. Chciałem teraz przedstawić wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2017. Dochody kształtowały się następująco. Całkowite dochody po zmianach planowane były na kwocie 137 milionów 237 tysięcy złotych, 680 złotych. Wykonanie zamkło się kwotą 136 milionów 31 tysięcy 247 złotych. Procent wykonania 99,1 w stosunku do planowania. Wydatki, z tego jeszcze dochody bieżące 123 miliony 187 tysięcy 155 złotych, a wykonanie 123 miliony 636 tysięcy 851 złotych. I tu szanowni państwo mamy przekroczenie powyżej 100%, czyli 100,4%. Dochody majątkowe wysokości planowane 14 milionów 50 tysięcy, wykonane w kwocie 12 milionów 394 395 zł, procent wykonania 88,2%. Wydatki kształtowały się następująco: 143 miliony 279 tysięcy 576 zł, wykonane 139 miliony 279 tysięcy 604 zł, wykonanie w 97,2%. Z tego wydatki bieżące 108 milionów 350 263 zł oraz 106 wykonane na koniec roku 106 milionów 196 529 złotych, co stanowi 98% całego wykonania. Wydatki majątkowe 34 planowane 34 miliony 929 313 zł, a wykonane na koniec roku 33 miliony 83 074 zł, co stanowi 94,7%. Wynik deficyt planowany 6 milionów 41 896 zł, wykonany 3 miliony 248 356 zł. Co stanowi 53,8%. Przychody kształtowały się następująco. Po zmianach 17 milionów 377 tysięcy 896 zł, a wykonanie 18 milionów 807 524 zł. Wykonanie 108%, ponad 108%. Wolne środki planowane były w wysokości 8 milionów 884 899 zł, wykonane w kwocie 9 514 527 zł. Wykonanie ponad 117%. Zaciągnięte kredyty planowane 9 292 997 zł, wykonane 9 292 997 zł. W 100% wykonanie. Jeżeli idzie o zadłużenie powiatu, wykonane, planowane było 11 336 tysięcy, wykonane w tej samej kwocie w 100%. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi. Kwota planowana 14 836 892 zł, wykonanie 17 440 312 zł. I tu jest dobra informacja dla państwa radnych, ponieważ z tej kwoty wynika, że z wydatków bieżących finansowaliśmy inwestycje, które były zrealizowane i przedstawiane przez pana starostę. Jak się kształtowała struktura wykonanych dochodów budżetu według ich źródeł pochodzenia? Jak szanowni państwo widzicie na slajdzie, największa pozycja to część oświatowa subwencji 33 852 143 zł. Następnie mamy
mamy 29 udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego, to jest kwota 29 637 tysięcy 88 zł oraz największa trzecia pozycja to pozostałe subwencje w kwocie 23 077 374 zł. Dodatkowo dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne z powiatu 10 050 053 zł. Następnie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ponad 9 milionów, co stanowi 6,7%. Pozostałe dochody własne z powiatu 19 087 197 zł. Oraz mamy jeszcze dotacje celowe, w tym pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego 8 380 803 zł. Tutaj są, szanowni państwo, kwoty, które gminy i miasta przekazywały między innymi na budowę dróg, chodników. W tej kwocie się mieści. To jest stanowi procent 6,2%. Następnie, jeżeli chodzi o strukturę wykonanych wydatków powiatu za 2017 według poszczególnych działów. Największy dział oświata i wychowanie 33 920 216 zł. Ochrona zdrowia 11 308 174 zł. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 121 783 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza 8 615 620 zł. Działalność usługowa 2 731 852 zł. Pozostałe 11 działów to stanowi kwotę 5 138 000, co stanowi 3,6%. Transport i łączność 31 417 853 zł. Administracja publiczna 19 543 880 zł. I obsługa długu publicznego 1 481 810 zł. Szanowni państwo, struktura wykonanych wydatków powiatu nowosądeckiego za 2017 według grup wydatków. Największa pozycja, tutaj są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. To dotyczy oczywiście nie tylko samego powiatu, ale wszystkich jednostek całego powiatu nowosądeckiego, łącznie ze starostwem powiatowym, co stanowi 62 957 306 zł. Następnie mamy wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 522 608 zł. Dotacje na zadania bieżące 6 684 024 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 065 497 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych. Głównie chodzi o Unię Europejską, to są w wysokości 1 486 324 zł. Obsługa długu publicznego 1 480 767 zł. I wydatki majątkowe, to są ważne wydatki, które są wykonywane właśnie na to, żeby powiat się rozwijał, 33 083 074 zł. Macie tutaj państwo również na tym slajdzie, jak się kształtują wydatki majątkowe w stosunku do wydatków bieżących. Więc szanowni państwo, widać, że 23,8% stanowią wydatki majątkowe, które zostały włożone w rozwój powiatu, a wydatki bieżące 106 196 529 zł, co stanowi ponad 76%. Jak się kształtuje zadłużenie powiatu nowosądeckiego w latach 2015-2017? Szanowni państwo, widzicie tutaj na slajdzie, w roku 2015 zadłużenie wynosiło 67 196 634 zł. Z tego spłatę zadłużenia stanowiła kwota 6 846 000, zaciągnięty kredyt 14 384 634 zł. Tu przypomnę państwu, mieliśmy obwodnicę po drodze, te inwestycje wszystkie związane z tą obwodnicą i tutaj mieliśmy trudności finansowe związane ze wskaźnikiem, który niestety nie pozwalał nam więcej spłacić kredytu, aniżeli pozwalał ten wskaźnik. Mieliśmy bardzo niekorzystny ten wskaźnik.
Oczywiście to dotyczy roku 2015. Później już spada to zadłużenie. W roku 2016 spada z 67 na 60 milionów 965 336 zł. I tutaj mamy już, jeżeli chodzi o spłatę zadłużenia, wyższą od zaciągniętego zadłużenia w kwocie 12 231 298 zł. A zaciągnięty kredyt tylko w wysokości 6 milionów złotych. I ten rok, w którym występujemy do Państwa o absolutorium, to rok 2017, spada z kolei zadłużenie do 58 922 333 zł. I tutaj, Szanowni Państwo, jak już było w poprzednich slajdach, zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 909 292 997 zł. A spłaciliśmy zadłużenie w wysokości 11 336 tysięcy złotych. Jak Szanowni Państwo widzą na tym slajdzie, już od roku 2016 i 2017 spłacamy więcej, aniżeli zadłużamy. To jest ważna, dobra informacja dla Państwa, ponieważ to pozwala schodzić z zadłużenia powiatu, które był niestety dosyć mocno zadłużony. Dziękuję serdecznie bardzo za uwagę. Dziękuję panu wicestaroście. Bardzo proszę panią skarbnik, panią Małgorzatę Bochenek o kontynuację sprawozdania finansowego powiatu za 2017 rok. Bardzo proszę. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na sprawozdanie finansowe powiatu nowosądeckiego za rok 2017, który analizujemy, składają się cztery dokumenty. Jest to bilans z wykonania budżetu, bilans łączny 27 jednostek budżetowych powiatu, rachunek zysków i strat również w wersji łącznej i zestawienie zmian funduszu jednostki. I tak, Szanowni Państwo, pokrótce bilans wykonania budżetu, tak zwany bilans organu, na poziomie przeszło 8 milionów 158 tysięcy. Bilans łączny to nasz wartość naszego majątku netto, suma bilansowa przeszło 264 miliony złotych. Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto na poziomie przeszło 22 miliony 101 tysięcy i zestawienie zmian funduszu jednostki, które wykazuje zwiększenie funduszu, czyli majątku o kwotę przeszło 19 milionów 501 tysięcy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pierwszy z tychże właśnie bilansów, czyli bilans wykonania budżetu, suma bilansowa w porównaniu z rokiem 2016 niższa o przeszło 5 milionów 323 tysiące, a powodem tej zmiany jest zmniejszenie poziomu środków pieniężnych na koniec roku oraz zmniejszenie należności po stronie aktywów. Natomiast po stronie pasywów zmniejszenie poziomu zobowiązań i deficyt, czyli ujemny wynik wykonania budżetu. Skumulowany wynik wykonania budżetu 51 450 808 zł, oczywiście na poziomie ujemnym. I Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę zobowiązania finansowe powiatu z tytułu kredytów, we wspomnianej już we wcześniejszych prezentacjach kwocie 58 922 333 zł i wynik wykonania budżetu za rok 2017, również wspominany we wcześniejszych prezentacjach, przeszło 3 miliony 248 tysięcy. Za 2017 rok powiat nowosądecki osiągnął do dyspozycji wolne środki w wysokości 4 223 167 zł. Jeżeli chodzi o bilans 27 jednostek budżetowych, to Szanowni Państwo, wspomniana suma bilansowa na poziomie przeszło 264 milionów złotych była tutaj z kolei wyższa o blisko 18,5 miliona od sumy bilansowej, czyli sumy aktywów i pasywów na koniec 2016 roku, a ten istotny wzrost w sprawozdaniu dotyczy w zasadniczej mierze aktywów trwałych w grupie rachunkowo sklasyfikowanej obiektami inżynierii lądowej i wodnej. Chodzi tu głównie o drogi, mosty i chodniki, a stanowi to rezultat zrealizowanych w ubiegłym roku szeregu inwestycji, czyli blisko 10 kilometrów chodników, blisko 14 kilometrów dróg i 3 nowych mostów. Jeżeli chodzi o strukturę aktywów, to Szanowni Państwo, w przeszło 95% aktywa trwałe o wartości netto to przeszło 252 miliony, a wśród nich wymienione drogi, mosty i chodniki to wartość blisko 199 praktycznie milionów złotych.
Rachunek zysków i strat, szanowni państwo, to porównanie przychodów i kosztów funkcjonowania jednostek. Przychody dotyczące jednostek to kwota blisko 137 milionów 400 tysięcy złotych. Z tego, szanowni państwo, głównie dochody budżetowe i dochody tak zwane dotacyjne to sprzedaż usług części jednostek budżetowych w kwocie przeszło 7 milionów 700 tysięcy i drobne przychody operacyjne oraz finansowe na poziomie blisko 950 tysięcy. Koszty działalności, czyli szanowni państwo, zużycie materiałów energii, wynagrodzenia z pochodnymi, usługi obce, amortyzacja to blisko 113 milionów złotych. Pozostałe koszty operacyjne, finansowe blisko 2 miliony 400 tysięcy złotych. Szanowni państwo, łączne koszty przeszło 115 milionów 262 tysiące, co pozwala uzyskać wynik finansowy powiatu za 2017 dodatni o wysokości 22 miliony 101 352 złote. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o ocenę sytuacji finansowej w zakresie indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, tutaj, szanowni państwo, korzystamy z takiego dość skomplikowanego wzoru wynikającego z ustawy o finansach publicznych. Jednostki samorządowe są zobligowane do stosowania takich poziomów wskaźników od roku 2014 i jak, szanowni państwo, widzicie, począwszy od roku 2016 ów dopuszczalny wskaźnik zadłużenia, wskaźnik spłaty zadłużenia powiatu w bardzo istotny sposób zwiększa się. Proszę zauważyć, rok 2016 to jedynie dopuszczalność spłaty na poziomie niecałych 6,5% dochodów. Rok 2017 to już prawie 8,9%. Rok 2018 rozpoczęliśmy z poziomem przeszło 10%. Wskazany, szanowni państwo, wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań to są przewidziane do spłaty zobowiązania powiatu i tak 2016 rok to praktycznie sytuacja na granicy. Jeżeli chodzi o 2017 rok, to już dość istotny komfort posiadamy i 2018 bardzo duża różnica. Co tutaj, szanowni państwo, jest ciekawe? Praktycznie rzecz biorąc, w ramach nowej ustawy o finansach publicznych tak naprawdę to żadna z jednostek samorządu nie może sobie spłacić tyle długu, ile chce. Może spłacić tyle, ile określa ów dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia. Mówimy o tej kolumnie drugiej, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o kolumnę ostatnią, czwartą, chciałabym państwu wskazać, jak postępuje zmiana na korzyść wspomnianego wskaźnika zadłużenia powiatu. Szanowni państwo, wspominana również w poprzednich prezentacjach nadwyżka operacyjna przekroczona w stosunku do planu o 17%, prawie 17,5 miliona, czyli informuje nas, jaka wartość wydatków inwestycyjnych powiatu jest finansowana wydatkami bieżącymi. To, szanowni państwo, 17, prawie i pół miliona złotych. To można powiedzieć, to taka syntetyczna ocena kondycji finansowej powiatu, która oznacza niskie ryzyko utraty płynności finansowej, zdolność kredytową poprzez poprawiający się indywidualny wskaźnik zadłużenia oraz możliwy potencjał inwestycyjny, a co za tym idzie, możliwość realizacji i finansowania nowych inwestycji powiatowych. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Proszę pozostać. Pani skarbnik, bardzo proszę o zaprezentowanie opinii raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu za 2017 rok. Szanowni państwo, Kancelaria Biegłego Rewidenta wybrana przez Radę Powiatu Nowosądeckiego uchwałą z 30 listopada 2017 roku przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego, na które składa się bilans wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, łączny rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki za rok obrotowy 2017. Zadaniem biegłego rewidenta było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono stosownie do postanowień ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i krajowych standardów badania w brzmieniu międzynarodowych standardów badania przyjętych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia. Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Zdaniem biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2017 zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami rachunkowości. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie po zbadaniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. Wydając opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, skład orzekający zapoznał się z wynikami analizy sprawozdań budżetowych oraz z bilansem z wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie przedmiotu danych, jak i pod względem szczegółowości. Dochody budżetu ogółem zaplanowane w kwocie 137 237 680 zł zostały wykonane na wysokim poziomie w kwocie 136 031 247 12 groszy, co stanowi 99,12% planu. Jednocześnie w zakresie dochodów bieżących nie wystąpiły istotne odchylenia od wielkości planu ustalonego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie wydatków budżetu ogółem, których plan na koniec roku wynosił 143 279 576 zł, osiągnęło wysokość 139 279 604 zł 10 groszy, a więc 97,21% planu. W tym wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98,01% planu. Z przedłożonych sprawozdań nie wynika, aby na koniec roku wystąpiły przekroczenia limitów wydatków ustalonych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok w kwocie 34 929 313 zł zostały wykonane na poziomie 94,71% planu i stanowią one 23,76% zrealizowanych wydatków budżetu ogółem. W 2017 roku różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła 17 440 322 zł 17 groszy. Spełniono zatem wymogi przepisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w budżecie powiatu nowosądeckiego wystąpiła ujemna różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami oraz zrealizowanymi wydatkami, deficyt w kwocie 3 248 356 zł 98 groszy wobec zaplanowanego deficytu budżetu w kwocie 6 041 896 zł. Łączna kwota długu powiatu nowosądeckiego na koniec 2017 roku obejmująca zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosła 58 922 333 zł, co stanowi 43,32% wykonanych dochodów. Wartość obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami do planowanych i wykonanych dochodów ogółem budżetu w 2017 roku oznacza zachowanie limitów wynikających z przepisów artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższych ustaleń skład orzekający postanowił jak w sentencji.
Bardzo dziękuję, panie skarbnik. Bardzo proszę panią kierownik Alicję Lichoń o przedstawienie informacji dotyczących stanu mienia powiatu nowosądeckiego za 2017 rok. Panie przewodniczący, panowie starostowie, szanowni państwo. Na koniec ubiegłego roku w zasobie nieruchomości powiatu służących realizacji zadań własnych powiatu pozostawało 130 hektarów, 16 arów, 8 metrów kwadratowych gruntów. Z tego w dyspozycji jednostek organizacyjnych powiatu pozostawały 43 nieruchomości o powierzchni łącznej 61 hektarów, 25 arów, 35 metrów kwadratowych. Zajętych pod drogi powiatowe o uregulowanym stanie prawnym pozostawało 63 hektary, 4 ary, 29 metrów oraz 18 nieruchomości stanowiło powiatowy zasób nieruchomości o powierzchni 5 hektarów, 86 arów, 44 metry kwadratowe. Z powyższych nieruchomości oddane było w najem lub w dzierżawę grunty o powierzchni 4,5 hektara. Na to mamy podpisane 4 umowy oraz zawartych jest 12 umów na powierzchnie użytkowe na powierzchni 918 metrów kwadratowych. Powiat nowosądecki posiada nieruchomości we własności, współwłasności oraz nieodpłatnym użytkowaniu. Jeżeli chodzi o gospodarkę mieniem w ubiegłym roku, rozpoczęliśmy sprzedaż działek budowlanych nad szpitalem w Krynicy. Zostało wykazanych do sprzedaży 4 działki budowlane. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych sprzedaliśmy w ubiegłym roku 1 działkę budowlaną. W tym roku udało nam się sprzedać 2 następne. Obecnie mamy 3 działki wykazane w przetargach. Prowadziliśmy również postępowanie przetargowe na sprzedaż obiektu po byłym Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu. Postępowania przetargowe w przetargu nieograniczonym nie przyniosły rezultatu. Pan burmistrz Starego Sącza zwrócił się do powiatu o sprzedaż tej nieruchomości w przetargu w trybie bezprzetargowym z bonifikatą i została za zgodą Rady Powiatu ta sprawa zakończona na początku bieżącego roku. Następnie prowadzimy od kilku lat już procedurę sprzedaży obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Niestety do chwili obecnej nie udało nam się sfinalizować transakcji, nie znalazł się nabywca na cenę zaoferowaną przez powiat. W ubiegłym roku również na bieżąco zajmowaliśmy się wydzierżawianiem, wynajmowaniem i powierzchni i pomieszczeń będących prawem, objętych prawem własności powiatu. Zawarliśmy kolejnych 6 umów na wydzierżawienie pomieszczeń w warsztatach szkolnych w Krynicy oraz 2 dodatkowe, jedna pod Eurovelo w Muszynie, a druga pod obiekt Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w budynku w Nawojowej. Jeżeli chodzi o dochody z mienia, to dochody z mienia powiatu w ubiegłym roku wyniosły 563 700 zł. Przy czym dodatkowo powiat uzyskał prowizję od zadań rządowych wykonywanych przez starostwo, które w ubiegłym roku wyniosły ponad 3 miliony złotych, dokładnie 3 miliony 113 tysięcy złotych. Powiat uzyskał z tego tytułu prowizję 772 tysiące złotych. Poza tym, jeżeli chodzi o sprawy roszczeń, do chwili obecnej toczy się sprawa roszczeń w stosunku do zespołu pałacowo-parkowego w Marcinkowicach. Mieliśmy 2 sprawy, które toczyły się w sądach administracyjnych. Jedna sprawa została pozytywnie rozpatrzona przez sąd administracyjny. Chodziło o prawa powiatu do tej nieruchomości. Jeszcze jedna sprawa jest obecnie w sądzie administracyjnym, dodatkowa i czekamy na jej rozstrzygnięcie. Oj, przepraszam, to dotyczyło Podegrodzia. Jeżeli chodzi o Marcinkowice, też mamy roszczenie, które w tej chwili po rozstrzygnięciu pierwszym ministerstwa znajduje się w ponownym rozpatrzeniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Aktualny termin zakończenia tej sprawy został ustalony na 30 czerwca bieżącego roku. Czekamy na rozstrzygnięcie. O Podegrodziu powiedziałam przed chwileczką. I jeszcze mamy sprawę roszczeń parafii grecko-katolickiej w Krynicy Zdroju. Tutaj sprawa toczy się w postępowaniu sądowym. Skarb Państwa reprezentowany jest przez Prokuraturę Generalną z uwagi na wielkość majątku objętego łącznym roszczeniem parafii. I tutaj również w chwili obecnej toczy się postępowanie przed sądem. I to wszystko. Tyle, jeżeli chodzi dziękuję o informację bardzo. O stanie mienia. Dziękuję bardzo, panie kierownik. Kontynuujemy temat sprawozdania z wykonania budżetu. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Stanisława Dąbrowskiego, o opinię i stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie z wykonania budżetu z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie starosto, panie, panowie radni, szanowni goście. Komisja Rewizyjna Powiatu Nowosądeckiego dokonała rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tej informacji, sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 sporządzonym przez niezależnego biegłego rewidenta Kancelarii Biegłego Rewidenta magister Janiny Przybyły-Wrońskiej z Krakowa. Komisja stwierdziła, że plan dochodów, gdzie ostateczna kwota prognozy dochodów na 2017 rok po wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości 137 237 680 zł, zrealizowany został w kwocie 136 136 31 247 złotych i 12 groszy, co stanowi 99,12% wykonania planu. Wydatki budżetowe w roku 2017 zostały wykonane w wysokości 139 279 604 zł i 10 groszy, co w stosunku do planowanych kwot stanowi 97,21% wykonania planu. Komisja Rewizyjna Powiatu Nowosądeckiego dokonała także analizy wyniku budżetu i stwierdziła, że w 2017 roku wystąpiła ujemna różnica między uzyskanymi dochodami oraz zrealizowanymi wydatkami w kwocie 3 248 356 zł i 98 groszy oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 4 223 167 zł i 33 groszy. Analizę przeprowadzono pod kątem rzetelności sporządzonej sprawozdawczości finansowej z wykonania budżetu oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdania opisowego z tegoż wykonania za rok 2017. Komisja Rewizyjna kontrolą objęła dowody źródłowe dotyczące dochodów i wydatków budżetu, dane zawarte w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu i sprawozdaniach statystycznych. Analizę przeprowadzono pod kątem celowości ponoszenia wydatków, rzetelności i, co podkreślam, gospodarności. Ponadto na podstawie sprawozdań i związanych z nim dokumentacji źródłowej Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykazane w nich dane dotyczące planowanej i wykonanej wielkości budżetu powiatu w zakresie dochodów i wydatków w sumach ogólnych są zgodne z postanowieniami Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Zarządu Powiatu wyrażonymi w podjętych w 2017 roku uchwałach w sprawie zmian budżetu. 8 uchwał podjęła Rada Powiatu, natomiast 40 z tych uchwał było zasługą Zarządu Powiatu. Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie artykułu 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułem 270 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych. Po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu powiatu nowosądeckiego za 2017 rok Komisja Rewizyjna występuje do Rady Powiatu Nowosądeckiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę, żeby pan przewodniczący również przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii udzielenia absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwała numer SO 12 przez 424 przez 37 przez 18 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, w związku z artykułem 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w składzie przewodniczący Marek Łopata, członkowie Teresa Kulka i Józef Zoń opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo Radni, wysłuchaliśmy sprawozdań, opinii. Otwieram dyskusję nad przedstawionymi sprawozdawami. I bardzo proszę w pierwszej kolejności wystąpienia klubowe. Bardzo proszę przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panowie zastępcy, panie starosto, państwo, panowie członkowie zarządu, państwo, panowie radni, zaproszeni mili goście. Wysłuchaliśmy sprawozdań, które no, patrząc jak ja to mówię z lotu ptaka, mogą jednoznacznie stwierdzać, że idziemy w dobrym kierunku, że schodzimy z zadłużenia, że powiat rozwija się zgodnie z dobrą zmianą, czyli równoważnie się rozwija, buduje się w zasadzie w każdym, na każdym odcinku powiatu nowosądeckiego, nie patrząc na jakby partyjne przynależności czy zobowiązania państwa radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego. Obiecywaliśmy właśnie taką pracę, że nie ma tutaj różnic, że powiat nowosądecki dba o mieszkańców powiatu nowosądeckiego, nie wybiera, gdzie inwestuje, ale oczywiście przy ścisłej współpracy z samorządami, wójtami, radami gmin, bo to jest sprawa bardzo ważna, jeżeli chodzi o drogi, nawierzchnie, chodniki, wykonuje pracę na rzecz mieszkańców Nowosądeczyzny. I za to w tym miejscu bardzo serdecznie chcę podziękować włodarzom gmin, którzy włączyli się po prostu w tą wspólną pracę dla mieszkańców wspólnie ze starostwem, z zarządem powiatu. Szanowni Państwo, tutaj było dużo powiedziane, my mamy czas ograniczony, dlatego też nie będę jakby tutaj już powtarzał tego, co było powiedziane. Chciałbym zwrócić uwagę również na rozwój, czyli inwestycje, które nie były możliwe do wykonania przez rządy poprzedników, czyli 15 lat rządów PO, PSL, Ruch Samorządowy, a w tym przypadku są to inwestycje bardzo ważne. Myśmy monitorowali o te inwestycje, jednak nie znaleźliśmy zrozumienia,
jeżeli chodzi o ich realizację. Sprawa jedna z najważniejszych to jest wiadukt, który przebiega nad drogą powiatową w Ptaszkowej. Bardzo ważna sprawa, w zasadzie nie do ruszenia. Był tu poseł Czerwiński, w poprzedniej kadencji zwróciłem uwagę panu posłowi, poprosiłem go, żeby zająć się tą sprawą. Sprawa poważna, chodzi o bezpieczeństwo. Okazuje się, że pan poseł nawet nie wiedział, o co chodzi, później miał dać odpowiedź. No niestety nie doczekałem się odpowiedzi. Teraz, szanowni państwo, pierwsza decyzja tej rady to było 200 tysięcy przeznaczenie na projekt. Projekt został wykonany, koncepcja i szanowni państwo, dalsza realizacja, czyli pukanie do ministerstw w tym przypadku. Chcę podkreślić tutaj zaangażowanie pana ministra Andrzeja Adamczyka, jak również posła Leśniaka, który przychylnie po prostu tą inwestycję wsparł i w tym przypadku również już, jeżeli chodzi o bezpośrednią pomoc, czyli pan dyrektor Włodzimierz Zembol, dyrektor z Warszawy, były dyrektor PLK w Nowym Sączu, który w zasadzie w tej chwili również pełni tą funkcję do chwili obecnej, ale jest dyrektorem w Warszawie. Tak więc inwestycja, która koszt jest w zasadzie już z projektu wynika w granicach 6-7 milionów złotych, doczeka się realizacji i w tej chwili już PLK po prostu tam i są sprawy już jakby przetargowe, czyli już będziemy szukać wykonawcy. Mamy zapewnienie, że końcem września będzie wbita pierwsza łopata zamknięcia i ten wiadukt, który był w zasadzie nie do ruszenia przez tyle lat, zostanie w tej chwili bezpiecznie wykonany dla mieszkańców. Następna sprawa jest liceum ogólnokształcące, też muszę powiedzieć w Grybowie, nie do ruszenia, sztuczne podnoszenie dochodów, a w tym przypadku nawiązując do roku 2017 już możecie sobie państwo porównać, jak wyglądają planowane dochody, jak zostały zrealizowane, a jak wyglądały u poprzedników. Sztucznie pompowano dochody, w tym przypadku liceum, cena 6 milionów złotych, do sprzedaży w dochodach, oczywiście ma to związek z zadłużeniem i efekt jest taki, że liceum nie było po prostu, nie można było wykonać, bo uzależnienie było od sprzedaży. W tej chwili pomimo tego jest decyzja, jest praca, zostaje to wykonane i również myślę, że gdzieś końcem sierpnia będzie po prostu liceum oddane do użytku. Wiele by można było mówić, szanowni państwo, o właśnie takich zaniedbaniach, o takim patrzeniu jakby w jedną stronę, a w tym przypadku Klub Prawa i Sprawiedliwości kierowany przez zarząd, przez pana starostę, jak również przez Radę Powiatu i dużej części również przewodniczący komisji, którym chcę również podziękować państwu radnym, zastępcom, członkom komisji, jak również klubowi konkurencyjnemu w pewnym sensie, jakkolwiek muszę również stwierdzić po raz który i podziękować za naprawdę bardzo spokojną pracę w roku 2017, jak również w całej kadencji z panami radnymi. To jest sprawa bardzo ważna, widząc co w tej chwili się dzieje w kraju, jak się po prostu szykanuje, jak się po prostu wyszukuje, nie patrząc się do lusterka, nie patrząc się na siebie, szuka się po prostu winowajców za zniszczoną Polskę, jednak 8 lat można było wiele zrobić, a w tej chwili po prostu szuka się jakby dziury w całym, to nie służy ojczyźnie. Szanowni państwo, ja w tej chwili odnoszę się do sprawozdania finansowego, do sprawozdania budżetu za rok 2017. Tak jak powiedziałem, naprawdę nie będę się już więcej skupiał. Można tam by było jeszcze oczywiście w szczegółach dopatrzyć się pewnych rzeczy, jeżeli procent wykonania do realizacji, ale Klub Prawa i Sprawiedliwości w całości popiera realizację finansową 2017, popiera wykonanie budżetu,
zdecydowanie wypowiada się w zasadzie no bez uwag, ale to jakie uwagi tam nasze wewnętrzne klubowe, to nie miejsce, żebyśmy sobie tutaj o tym mówili, ale generalnie idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że jesteśmy przykładem dla całej Polski i panie przewodniczący, ze względu na czas, również odnoszę się do punktu, jeżeli chodzi o absolutorium, zdecydowanie jednogłośnie klub Prawa i Sprawiedliwości udziela obecnemu zarządowi absolutorium, dziękując za pracę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Bardzo proszę pana przewodniczącego Sądeckiego Ruchu Samorządowego o stanowisko klubu. Bardzo proszę, pan Zenon Szewczyk. Nie można. Szanowni państwo, oceniamy dzisiaj oczywiście głównie rok, wykonanie budżetu i pracę zarządu za rok 2017, ale to absolutorium jest takie szczególne, bo kończy się nasza kadencja i nie sposób odnieść się też do całej tego minionego okresu. Tak jak powiedział mój poprzednik, no pozytywnie z pewnością trzeba ocenić pracę zarządu za rok poprzedni. Tutaj z pewnością nas satysfakcjonują osiągnięte wskaźniki związane ze spadkiem, systematycznym spadkiem zadłużenia, powolny wzrost inwestycji, a szczególnie w tym roku. Ale jak już popatrzymy na 4 lata, to już te inwestycje, te wskaźniki inwestycji jest niezbyt tak imponujący. Ale jak słyszeliśmy i sami też to oceniamy, idziemy w dobrym kierunku również w tym zakresie. Minęły 4 lata. Od początku, jak państwo zauważyliście, staraliśmy się nie być totalną opozycją. Nie chcieliśmy kontynuować tego modelu z poprzedniej kadencji i tego nie robiliśmy. Słyszeliśmy tutaj wiele pochlebnych słów uzasadniających pracę tego zarządu. W większości oczywiście podzielamy te opinie, ale jako klub nie spotkaliśmy się z rzeczową ofertą współpracy przez 4 lata. Żadnej realnej oferty takiej współpracy, żadna realna oferta współpracy się nie pojawiła. Nie możemy powiedzieć, żebyśmy traktowani, powiedzmy, w sposób otwarty, rzeczowy i z właściwym, powiedzmy, z właściwą powagą i tej propozycji, na tą naszą propozycję współpracy, no, nie znaleźliśmy jakby odzewu. Mówi się, że każda władza deprawuje. Zmienia ludzi niestety nie na lepsze. I z taką sytuacją niestety mieliśmy tutaj do czynienia przez 4 lata. Przestano słuchać często innych, a szczególnie tych, którzy mieli inne zdanie. W stylu zarządzania dominował model kiepskiej szkoły, w której nauczyciel zawsze musi mieć rację. Takie sytuacje, o takich sytuacjach zgłaszali nam przedstawiciele gmin sądeckich. O takich sytuacjach mówili pracownicy starostwa. I takie sytuacje doświadczaliśmy my też osobiście. I to jest trochę tej gorzkich słów, które ze strony opozycji powinniście państwo słuchać, bo zadaniem opozycji nie jest nie tylko chwalenie i uznanie, a to myślę, że z tym uznaniem spotykaliście się przez 4 lata, ale również na przyszłość wysłuchania tego, co no, nie mogliśmy pozytywnie ocenić. Dysponowaliście państwo w początku dużym potencjałem intelektualnym, dysponowaliście zasobami, które no, wróżyły dobrą zmianę w tym stylu sprawowania władzy. Te zasoby doświadczenia, wiedzy, mądrości waszej no, chyba nie zostały w pełni wykorzystane. I żeby nie przedłużać, mam nadzieję, że to zbliżające te kolejne wybory, kolejne rozdanie, tą dobrą zmianę w stylu zarządzania władzy przyniosą. Z taką nadzieją dziękuję.
i nie będę więcej Państwu zajmował czasu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w kwestii złożonych sprawozdań, opinii? Pani Radna, bardzo proszę. Pani Radna, bardzo proszę. Zdecydowałam się zabrać głos rzeczywiście, po pierwsze ze względu na to, że jest to ostatnie absolutorium w tej kadencji. Po drugie ze względu dlatego, że jako osoba nie będąca w żadnym klubie, myślę, że mogę troszeczkę w sposób obiektywny odnieść się do jednego i drugiego wystąpienia klubowego. Pierwsza sprawa to ku mojemu wielkiemu zadowoleniu przyjęłam część wystąpienia przewodniczącego Poręby, zwłaszcza tę część, kiedy ocenił w sposób bardzo poprawny stosunek w tej kadencji radnych do siebie, jak i zarządu do wszystkich radnych. I drugie wystąpienie to w jakimś sensie zdumienie co do wystąpienia przewodniczącego Szewczyka. Bo ja uważam, że bez względu na liczby świadczące o stopniu wykonania budżetu, należałoby dzisiaj udzielić zarządowi powiatu nowosądeckiego absolutorium nie tyle z tytułu wykonania budżetu, co z wykonania obowiązku. A obowiązki te w stosunku do wszystkich radnych były spełniane w miarę możliwości i jak wiemy różnych zależności, moim zdaniem w sposób poprawny. Jako samorząd, jako powiat nowosądecki myślę i powtarzam to wielu osobom ze środowiska samorządowego, że możemy być przykładem właśnie normalnej współpracy w samorządzie, bez ewidentnych podziałów na kluby partyjne, bez chorowania liderów w środowisku rady, bo to samorządowi potrzebne nie jest. A co można powiedzieć o tym zarządzie? I ja z punktu widzenia jakby radnej, w cudzysłowie niezależnej, bo takowych jak wiecie Państwo nie ma, że największą zaletą tego zarządu i tej współpracy jest to, iż można powiedzieć, że w skali kraju jesteśmy ewenementem współpracy samorządowej na szczeblu powiatu, za co bardzo dziękuję zarządowi powiatu nowosądeckiego. Bardzo dziękuję Pani Radnej. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego wyczerpaliśmy punkt 6.2 dyskusji, co jest bardzo ważnym elementem przez sprawozdanie jak i absolutorium. Przechodzimy do punktu 6.3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nowosądeckiego za 2017 rok. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, a konkretnie artykułem 270 ustęp 4, Rada Powiatu po rozpatrzeniu, po wysłuchaniu opinii zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki. W związku z tym nastąpiło odczytanie, przedstawienie dość szczegółowe sprawozdań, tak przez panów starostów, panią skarbnik, panią kierownik. Została wysłuchana opinia biegłego rewidenta, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem i opinią RIO. Teraz chciałbym też podziękować wszystkim przewodniczącym poszczególnych komisji za pochylenie się nad sprawozdaniami,
A o wypowiedź proszę tylko dwie komisje. Pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, pana Marka Kwiatkowskiego. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok. 17 rok, przepraszam. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ja już króciutko, nie będę starał się tutaj odnosić do tej sytuacji finansowej wykonania budżetu. Komisja jednogłośnie, Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie uchwałę, sprawozdanie finansowe za rok 2017. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Również Komisja Infrastruktury zajmowała się tą częścią dotyczącą informacją o gospodarowaniu mieniem. Bardzo proszę pana przewodniczącego Antoniego Porębę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, również Komisja Mienia w szczegółach zapoznała się z sytuacją. Tutaj pani kierownik przedstawiła ją w szczegółach, a poza tym wszyscy ją mamy. Wszystko jest jasne. Tu trzeba również podkreślić przy tej okazji, nie dopowiedziałem, ale i sprawozdania są zrobione w sposób merytoryczny, jasny, opisowy. Wszystko widać, wszystko jest bardzo dobre, dobrze przedstawione. W tym przypadku również podziękowania dla pani skarbnik i wszystkich pracowników, którzy napracowali się przy tych sprawozdaniach. Oczywiście komisja pozytywnie opiniuje informację o stanie mienia powiatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Pytam po raz ostatni, czy państwo radni mają jeszcze uwagi przed głosowaniem? Czy są jakieś wnioski? Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę się przygotować w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nowosądeckiego za 2017 rok. Kto jest pani i panów radnych za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam, iż stosunkiem głosów 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymującym się, Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę numer 315 przez 33 przez 18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do punktu 6.4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Szanowni państwo, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, artykuł 270 punkt 3, Komisja Rewizyjna dnia 30 maja przedstawiła organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek o sprawie absolutorium dla zarządu. Ten wniosek został przedstawiony przez przewodniczącego komisji, jak również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała w sprawie absolutorium dla zarządu zostaje podjęta zgodnie z artykułem 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wysłuchaliśmy wystąpienie, wobec tego nie będę pytał po raz kolejny pana przewodniczącego, chyba że są takie jeszcze potrzeby. Natomiast pragnę poinformować, iż zgodnie z artykułem 30 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. To jest w naszym przypadku minimum 15 głosów. Czy państwo radni mają jakieś wnioski, uwagi do projektu uchwały, który został państwu przesłany? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw?
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam, iż stosunkiem głosów 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się została podjęta uchwała numer 316/33/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Bardzo serdecznie dziękuję. Chcę w imieniu Rady pogratulować Zarządowi, Pani Skarbnik, wszystkim radnym, wszystkim dyrektorom, kierownikom jednostkim za to, że tak pięknie pracowaliśmy w 2017 roku i dziś możemy się wszyscy cieszyć tą jednomyślną podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Dziękuję bardzo i życzę dalszych takich sukcesów. Już kto inny pewnie będzie udzielał absolutorium za 18 rok, ale jeszcze mamy końcówkę w tym roku. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, panie starosta. Panowie przewodniczący, szanowni państwo radni, bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za tak mocne wsparcie i za udzielone jednomyślnie absolutorium. Bardzo dziękuję moim koleżankom i kolegom z Klubu Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem przewodniczącym Antonim Porębą. Dziękuję państwu za współpracę i bardzo gorąco dziękuję za współpracę kolegom z klubu naszego, z którym współpracujemy i wszystkim z osobna, panom, nawet tych, których dzisiaj nie ma, dziękuję. Nawet panu przewodniczącemu dziękuję, mimo tego, że chyba się pomylił sobie chyba lata, bo trochę mi się to nie zgadzało w rzeczywistości. I zapewniam wszystkich państwa, że, i tu odnoszę się do wypowiedzi pana przewodniczącego krótko, bo nie chcę wchodzić w polemiki żadne, dziękuję bardzo. Natomiast jeśli pan Szewczyk wątpi w mój potencjał intelektualny, proszę państwa, i nawyki nauczycielskie nie są zbyt dobre tutaj, to muszę powiedzieć, że nawyki nauczycielskie pomogły mi w organizowaniu tu pracy i w poprawie jakości pracy urzędu. Co mogą potwierdzić urzędnicy, którzy tutaj są, na pewno jednogłośnie o tym powiedzą i poprą. Nie ukrywam, że jako zarząd cieszymy się, że po raz trzeci uzyskaliśmy jednogłośne absolutorium. To jest duży sukces i to jest duży sukces nie tylko nasz, również kolegów, z którymi współpracujemy, wbrew temu, o czym mówił pan przewodniczący. I o czym mówił pan przewodniczący Antoni Poręba, że właśnie ta współpraca jest niesamowita. Niezwykle gorąco dziękuję pani radnej Janie Stawiarskiej, pani doktor, za właśnie stwierdzenie, potwierdzenie tych faktów, które pani skarbnik, pan starosta przedstawiał i ja na tablicy. One były wyraźne, one pokazywały dobrą zmianę, więc trochę mnie dziwiło to wystąpienie kolegi przewodniczącego Szewczyka, no ale trudno. Jestem osobą bardzo skromną, intelektualnie jeszcze sprawną, mającą dużo energii i rozumiejącą to, co mówię. Życzę wszystkim, żeby też rozumieli to, co się pokazuje i mówi. Drodzy panowie, drogie panie, drodzy panowie, gorąco dziękuję i dziękuję wszystkim państwu za współpracę. Wyrażam podziękowanie i ukłony dla wszystkich tych, którzy nas wspierali mocno, dla całej Rady. Dziękuję moim kolegom z zarządu za to, że mogliśmy w ten sposób właśnie pracować i działać dla wspólnego dobra, dla tej właśnie dobrej zmiany, która nastąpiła. Można sobie sprawdzać wyniki, wskaźniki, to będzie potwierdzenie. A ja tylko obrazuję to, co się działo w czasie tej kadencji. Bardzo dziękuję pani skarbnik, szefowej finansów powiecie. Zaraz tutaj wręczę te piękne kwiaty dla pani skarbnik, ale chciałbym jeszcze podziękować wszystkim państwu dyrektorom wydziałów merytorycznych, pełnomocników, pani pełnomocnik, państwu, którzy pracujecie w instytucjach powiatowych, w jednostkach organizacyjnych, paniom, panom dyrektorom jednostek naszych i wszystkim pracownikom urzędu, nawet tym, którzy pracowali słabiej, ale podkreślam, moje nauczycielskie nawyki powodują, że pracują z roku na semestru na semestr coraz lepiej. I tak będą pracować, dokąd ja będę starostą. Dlatego nie wchodząc już jakby dalej,
jestem osobą taka, która nie chciałaby tutaj już tego tematu rozwijać. Bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim Państwu, a rzeczywistość odbierajmy taką, jaką ona jest, a możliwości nasze, moje na pewno na początku kadencji intelektualne były bardzo wysokie, a dzisiaj są jeszcze wyższe, bo przecież zbliżają się wybory, musimy działać na rzecz Sądecczyzny, więc myślę, że z moimi intelektualnymi zasobami, doświadczeniem oraz wykształceniem to naprawdę mamy szansę na wielki sukces wspólnie z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości i Państwu też życzę sukcesu, żebyśmy mogli wszyscy nadal pracować dla dobra Sądecczyzny i mieszkańców Sądecczyzny. Dziękuję Panom inspektorom, komendantom służb i życzę wszystkim Państwu, abyśmy mogli współpracować nadal i być przykładem dla innych samorządów, gdzie właśnie dla dobra tej społeczności regionalnej potrafimy rozmawiać, współpracować i korzystać z wiedzy i doświadczeń także kolegów z tak zwanej opozycji, bo tu nie ma opozycji. Dobrze. Dziękuję serdecznie, dziękuję panom przewodniczącym, a pani skarbnik szczególnie w imieniu zarządu bardzo gorąco dziękuję i życzę tego pani skarbnik, aby pani nadal dla dobra powiatu tak wspaniale pracowała. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, przystępujemy. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu 7. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital imienia dr. Józefa Dita w Krynicy Zdroju. Państwo otrzymali raport. Z nami jest pan dyrektor. Jeśli będą jakieś pytania do pana dyrektora, to bardzo proszę. Tematyką raportu i sytuacji finansowo-ekonomicznej szpitala zajmowała się Komisja Budżetowa, jak również Komisja Uzdrowisk Rady Powiatu. Bardzo proszę pana przewodniczącego, panie Marku, bardzo proszę pana przewodniczącego Marka Kwiatkowskiego o krótką opinię Komisji Budżetowej w sprawie sytuacji ekonomicznej, ekonomiczno-finansowej szpitala w Krynicy. Bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Więc myśmy analizowali dokładnie sytuację szpitala i to też nie chciałbym tutaj zbyt długo się rozwodzić. Chodzi przede wszystkim o to, że szpital spełnia przede wszystkim swoją rolę i to jest najważniejsze, że w ostatnim czasie został doinwestowany, dostosowany do wymogów, które obowiązują. Natomiast no, każdy z Państwa wie, że sytuacja ekonomiczna, finansowa szpitala jest bardzo trudna, że te wszystkie wskaźniki już tutaj nie możemy się pochwalić tak jak tymi wskaźnikami przy realizacji budżetu. One są poniżej w zasadzie norm dopuszczalnych i tu w perspektywie no, wielkie zadanie. Musimy ciężko pracować jako starostwo, zarząd i dyrektor szpitala, żeby tę sytuację finansową, ja nie mówię, że w ciągu roku czy dwóch, ale pięciu, sześciu, siedmiu lat poprawić, bo naprawdę nie chcę się odnosić do tych wskaźników, ale tak jak mówię, one są poniżej, powiem, norm dopuszczalnych. Bardzo dziękuję panu przewodniczącego. Tematyką również zajmowała się Komisja Zdrowia pod nieobecność przewodniczącego Włodzimierza Oleksego. Bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego Stanisława Sułkowskiego o opinię Komisji Zdrowia i Uzdrowisk. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jeśli by były jakieś pytania, to tutaj możemy się odnieść do pana dyrektora. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 8. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Witamy i bardzo cieszymy się. Jest pan dyrektor Józef Zygmunt. Bardzo proszę również przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię na temat Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Oczywiście Komisja Budżetowa również na ostatnim posiedzeniu analizowała sytuację finansową Pogotowia Ratunkowego, Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.
Tutaj muszę powiedzieć, że sytuacja finansowa pogotowia jest właściwa. Za ubiegły rok zysk wyniósł 6 tysięcy złotych. Zadłużenie jest poniżej tego wskaźnika 0,5, a więc tam 0,44. Firma jest wypłacalna. Także tutaj akurat, jeżeli chodzi o sądeckie pogotowie, muszę powiedzieć w imieniu Komisji Budżetowej i własnych, że sytuacja finansowa jest prawidłowa. Bardzo dziękuję. Tym bardziej, że pogotowie nie jest instytucją, która ma generować zysk i kapitały, tylko ma służyć społeczeństwu. Jeżeli ta płynność jest zachowana, uważamy, że spełnione są wszystkie normy, wskaźniki. Bardzo dziękuję panu przewodniczącego. O opinię Komisji Zdrowia proszę pana Stanisława Sułkowskiego. Tak samo komisja jest pozytywna. Gratuluję panu rektorowi dobrych wyników. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do pana dyrektora Józefa Zygmunta? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Obu panom dyrektorom dziękuję za przygotowanie raportu o sytuacji finansowo-ekonomicznej i życzę poprawa nawet tych dobrych wskaźników, aby były jeszcze lepsze. Także życzę takich intensywnej pracy, no i dobrych kontraktów, żeby sytuacja ekonomiczna tak w szpitale, jak i pogotowia była lepsza. Przystępujemy do punktu 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018-2020. Panią dyrektor Halinę Hajtek już mamy przy mikrofonie. Bardzo proszę o zaprezentowanie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z ustawą o wspieraniu systemu pieczy zastępczej zadaniem powiatu jest opracowywanie i realizacja 3-letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Program stanowi podstawę budowy efektywnego systemu rozwoju różnorodnych form pieczy w powiecie. Zawiera sformułowane cele i kierunki działania na lata 2018-2020. Program jest kontynuacją programów z lat 2015-2017 i zapewnia ciągłość działania w rozwoju i wspieraniu pieczy. Szczegóły programu zostały omówione na Komisji Polityki Społecznej. Proszę o przyjęcie projektu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Polityki Społecznej panią Marię Żarotę. Opinia Polityki Społecznej jest pozytywna. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytanie, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Bardzo proszę o ogłoszenie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam i stosunkiem głosów 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę numer 317/33/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018-2020. Przystępujemy do punktu 10. Podjęciem uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu numer RPMP 08020012-0034/18 pod nazwą Aktywizacja Zawodowa Osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim. Bardzo proszę panią dyrektor Teresę Klimek o przedstawienie projektu uchwały. Jeśli pani będzie uprzejma, to proszę od razu przedstawić projekt uchwały następnej. Panowie przewodniczący, panowie starostowie, szanowni państwo. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 powiat nowosądecki otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów. Pierwszy projekt pod nazwą Aktywizacja Zawodowa Osób 30+ w powiecie nowosądeckim. W ramach tego projektu planuje się objąć aktywizacją 67
osób będą realizowane następujące formy aktywizacji, staże, prace interwencyjne, refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy. Okres realizacji tego pierwszego projektu to jest od czerwca bieżącego roku do 31 maja 2020 roku. Wartość projektu to jest 1 003 997 zł. W tym wartość wkładu własnego 52 408 zł. Wkład własny będzie w całości pokryty ze środków Funduszu Pracy, a zatem nie obciąży budżetu powiatu. I od razu przedstawiam właśnie ten drugi projekt, bo on jest też podobny do tego pierwszego, bo razem były wnioski składane, z tym, że ten drugi projekt dotyczy kobiet w wieku 30+, aktywizacja zawodowa kobiet 30+, w powiecie nowosądeckim. Liczba osób aktywizowanych również wynosi 67. Formy aktywizacji takie jak w poprzednim projekcie. Okres realizacji o miesiąc później, od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku. Wartość projektu to jest 1 4 667 zł. Wkład własny taki sam jak w projekcie poprzednim stanowi ponad 5% i również będzie sfinansowany ze środków Funduszu Pracy, a więc nie obciąży budżetu powiatu. Uprzejmie proszę Szanowną Radę o zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji powyższych projektów. Realizatorem będzie Powiatowy Urząd Pracy. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Marię Szarotę o przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu. Opinia polityki społecznej jest pozytywna, tym bardziej, że wychodzi naprzeciw osobom bezrobotnym, a szczególnie tu chodzi o wiek 30+. Dlatego się cieszymy z takiej informacji, czego wcześniej nie było i były trudności w tym kierunku. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania do pani dyrektor? Czy ktoś ma pytanie, uwagi do projektu uchwały? Bardzo proszę, pan Wiesław Pióro. Proszę włączyć mikrofon. Może nie do końca do tej uchwały, ale generalnie co do kierunku polityki funkcjonowania Biura Pracy, bo no wiemy, jak dzisiaj rynek pracy wygląda. Generalnie wielu pracodawców poszukuje pracowników w bardzo różnych zawodach, a sporo osób, które przychodzą do pracodawców, przychodzą ze stwierdzeniem: panie, pani, podpisz mi pan, że nie ma roboty. Czyli ja bym tutaj apelował o zwrócenie uwagi służbom w Biurze Pracy na tego typu sytuacje, bo aktywizacja zawodowa jak najbardziej tak, ale żeby tutaj też utrzymywać ten właściwy trend i właściwy kierunek rozwoju. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z panów ma jeszcze pytania, uwagi? Bardzo proszę, pan starosta Marek Pawiak. No ja bym chciał powiedzieć tak, że liczę na pracodawców, żeby takich ofert nie przyjmowali, nie poręczali nieprawdy, bo Powiatowy Urząd Pracy no nie ma możliwości sprawdzić, czy to potwierdzona jest prawda, czy nieprawda. Więc proszę tego typu przypadki eliminować i tu zwracam się do osób, które zatrudniają. Tak nie powinno być. Pracodawców, osoby, które odwiedzają pracodawców, pośrednicy, są doradcy klienta instytucjonalnego, rozmawiają z pracodawcami i my prosimy, żeby właśnie pracodawcy pisali nam prawdę, bo to chodzi na skierowaniu, bo przychodzi już w drzwiach, mówi, że ja nie chcę pracować, nie mam odpowiednich kwalifikacji. To właśnie prosimy o to wszystkich właśnie przedsiębiorców, pracodawców, którzy u nas składają oferty, żeby, bo my mówimy, proszę pisać to, co mówi bezrobotny, a my po prostu postępujemy według po prostu przepisów i podejmujemy odpowiednie decyzje. Bo osoba taka na miejscu nie mówi, że nie jest zainteresowana, bo boi się, że straci status osoby bezrobotnej. Bardzo dziękuję. To są ważne bardzo sprawy dla poprawy sytuacji na rynku pracy. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo proszę, pan Zenon Szewczyk.
Pani dyrektor, ja to pytanie powinien był zadać na komisji, ale wtedy jakoś mi to nie przyszło do głowy. W związku z tym aktywizacją kobiet, czy ta aktywizacja jest nastawiona na przygotowanie ich do zawodów, których oczekują pracodawcy. Czy państwo braliście pod uwagę, czy macie jakby takie rozeznanie, w których kierunkach należałoby ich przygotowywać do tej aktywności na rynku pracy i czy to właśnie oczekiwanie jest zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców, którzy, jak mówią pan Pióro, no, czasami się borykają z problemem, że nie mają ludzi, odmawiają im przyjęcia propozycji. Powiedzieć na przykład, jeżeli planujemy, urząd planuje szkolenia, to opiera się na tak zwanym barometrze zawodów. To jest w ogóle takie badanie, które informuje, w jakich zawodach osób, pracowników brakuje. I na przykład planując szkolenia, urząd kieruje się właśnie tym badaniem i podejmuje właśnie takie decyzje i szkoli w takich zawodach, których rynek potrzebuje. Ale szkolenia głównie są realizowane, szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców. Jeżeli osoba ubiega się o szkolenie, to my analizujemy, czy jest to zawód deficytowy i czy pracodawca, czy ta osoba przedstawi deklarację zatrudnienia, czy ma szansę uzyskać zatrudnienie. Na przykład nie finansujemy też w takich zawodach, gdzie jest dużo osób bezrobotnych, no po prostu nie ma potrzeby wydawać środków publicznych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Wobec tego bardzo proszę, a komisja już się wypowiedziała, wobec tego nie mamy już nic. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Proszę o ogłoszenie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam, i stosunkiem głosów 22 za. Rada 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 2 nie głosujących. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę numer 318/33/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu numer RPMP 08020012003418 pod nazwą Aktywizacja Zawodowa Osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu numer RPMP 08020012003418 pod nazwą Aktywizacja Zawodowa Kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim. Projekt uchwały był przedstawiony przez panią dyrektor Teresę Klimek z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, jak również opinia Komisji Polityki Społecznej była pozytywna. Czy panie i panowie mają pytanie, uwagi do projektu uchwały, to bardzo proszę. Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam, i stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 2 niegłosujących. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę numer 319/33/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu numer RPMP 08020012003418 pod nazwą Aktywizacja Zawodowa Kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim.
Przystępujemy do punktu 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego. Bardzo proszę pana dyrektora Artura Rolę o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa ta umożliwia organom samorządowym udzielanie dotacji celowej na ochronę zabytków. W związku z tym, że parafia rzymskokatolicka w Muszynie zrezygnowała z otrzymanej dotacji w wysokości kwocie 8000 zł, pojawiła się możliwość przekazania wcześniej wymienionej kwoty na rzecz innego wnioskodawcy. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętej Anny w Żegistowie również złożyła wniosek, jednak w pierwszym naborze nie otrzymała środków na prace restauratorskie. W wyniku tego, że parafia w Muszynie zrezygnowała, pojawiła się możliwość przekazania tej dotacji na rzecz parafii w Żegistowie. W związku z powyższym, chcąc, żeby parafia w Żegistowie zrealizowała tą inwestycję, proszę o podjęcie omawianej uchwały. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Bardzo proszę pana Zenona Szewczyka, przewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego o przedstawienie opinii komisji. Pozytywnie opiniuję propozycję takiego jakby ulokowania środków. W zasadzie tryb przydzielania tych dotacji uniemożliwia jakby otwarcie się na inne wnioski, więc ta propozycja była jakby jedyną jakby możliwą, no to znaczy i też uzasadnioną, także w pełni podzielę jakby tutaj celowość przekazania tych środków na wymieniony cel. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi, pytania, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam i stosunkiem głosów 23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymującym się, 1 niegłosujący. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę numer 320/33/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Szanowni Państwo Radni, w związku z otrzymanymi pismami, które również Państwo dostali do wiadomości, problematyką tą zajmowała się Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutem Rady Powiatu Nowosądeckiego, a ostatnim pismem z RIO z dnia 28 maja również Komisja Budżetowa. Zatem bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego o przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pismem z 18 kwietnia Regionalna Izba, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej zwrócił się do przewodniczącego Rady w sprawie skierowanej na jego ręce skargi. Skarga w swojej treści stawiała tezy o niegospodarności oraz naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez zarząd powiatu. Nim komisja zdążyła się rozsiąść na tą pierwszą skargą, już 18 maja napłynęła druga skarga, właściwie podobnej treści, tam jeden punkt się tylko różnił, ale jednocześnie z wnioskiem o dokonanie kontroli powiatu, zarządu prac i finansów powiatu. Państwo otrzymaliście dosyć obszerne wyjaśnienie, uzasadnienie stanowiska komisji. Jest to czterostronicowe opracowanie, myślę, że chyba czytelne. Ja powiem Państwu tak, komisja zajmowała się tą skargą na trzech swoich spotkaniach,
Oczywiście analizowaliśmy dokumenty przesłane przez skarżącego, załączone do skargi. Analizowaliśmy dokumenty przedstawione przez zarząd. Wysłuchaliśmy stanowiska i wyjaśnień starosty, wicestarosty, jak również pełnomocnika procesowego zarządu. Również o posiedzeniu komisji informowaliśmy pisemnie skarżącego. No niemniej jednak nie otrzymaliśmy żadnej zwrotnej informacji ani jego obecności na naszych posiedzeniach. W związku z czym podjęliśmy decyzję na podstawie tego uzasadnienia, które Państwo otrzymaliście, zresztą nie dzisiaj, tylko już tydzień wcześniej, że skargę pana zarząd powiatu nowosądeckiego uznajemy za bezzasadną z przyczyn oczywiście wykazanych w uzasadnieniu. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to oczywiście, jeśli będę mógł, to chętnie udzielę wyjaśnień, a jeżeli opracowanie pisemne wystarczy, to proszę o poparcie wniosku Komisji Rewizyjnej. Dziękuję panu przewodniczącemu. Bardzo bym prosił o bardzo krótkie zdanie pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, pana Marka Kwiatkowskiego, w kwestii ostatniego pisma, którą również zajmowała się Komisja Rewizyjna, ale w aspekcie finansowej zajmowała się również Komisja Budżetowa. Przewodniczący, w związku z pana... Jest, działa, tak? Działa, pana, bardzo proszę. Z pana pismem, którym się pan zwrócił do Komisji Budżetowej, myśmy odbyli takie spotkanie w dniu dzisiejszym przed sesją. Wszyscy członkowie Komisji Budżetowej zaznajomili się z tematyką skargi. Myślę, że tutaj do kompetencji, jeżeli chodzi o tą skargę, to odniosła się Komisja Rewizyjna właściwie zgodnie z literą prawa. My tylko pod kątem tutaj tej analizy sytuacji budżetowej bieżącej odpisaliśmy oczywiście krótko w jednym zdaniu do pana przewodniczącego, że Komisja Budżetowa na bieżąco dokonuje analizy sytuacji budżetu powiatu nowosądeckiego poprzez opiniowanie budżetu oraz dokonywanie zmian w trakcie roku obrachunkowego, czyli roku budżetowego. Bo do kompetencji Komisji Budżetowej tylko te kwestie należą. Nie odnosiliśmy się tutaj do prawnych uregulowań i nie formułowaliśmy żadnych prawnych tez odnośnie tej skargi. Natomiast sytuacja była jasna. Komisja Budżetowa nie musi wiedzieć o wszystkich działaniach, które podejmuje zarząd. I tam był tutaj zarzut taki, czy ja może tu jeszcze przeczytam, czy o co tu dokładnie chodziło. Czy Rada Powiatu Nowosądeckiego miała wiedzę na temat przedstawionych w niniejszej sprawie okoliczności, w tym konieczności wnioskowania o zwolnienia od kosztów sądowych wobec złej sytuacji finansowej powiatu nowosądeckiego i jakie podjęła kroki, w tym czy powiadomiła Regionalną Izbę Obrachunkową. Więc do zarządu kompetencji należy to, czy wystąpi do sądu o zwolnienie z kosztów, czy nie, i o takich sprawach komisja nie jest powiadamiana, nie musi być, nawet to jest niepotrzebne, żeby Komisja Budżetowa o takich kwestiach wiedziała. Dlatego nie odnosiliśmy się do jakichś szczegółów, które nie należą do kompetencji budżetowej. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Wobec wysłuchania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jak również pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, otwieram dyskusję w tym temacie. Bardzo prosił, o głos prosił pan Zenon Szewczyk. Bardzo proszę. Proszę państwa, ja uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w tej sprawie i jakby podzielam ocenę radnych, którzy prezentowali stanowisko komisji o nieuzasadnieniu tej skargi, ale w głosowaniu wstrzymam się od głosu i powiem dlaczego. Otóż brakło mi podczas tych posiedzeń spotkania z tą stroną, która skarżyła. Wysłane zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, no z biegiem okoliczności, bo tutaj na pewno nie ma do czynienia ze złą wolą, to tutaj wykluczam to.
Ono się zbiegło z posiedzeniem sądu w Krakowie, z której stroną był pan skarżący. I w efekcie nie mogliśmy się zapoznać z jego punktem widzenia, a myślę, że to jest istotne. Już raz mieliśmy takie doświadczenie w sprawie z dyrektorem Starego Sącza, że no, trochę no, nie udało nam się spotkać i te konsekwencje do dzisiaj trwają, bo toczy się proces sądowy. I tak trochę jestem nieusatysfakcjonowany, że no, to terminowo troszeczkę żeśmy musieli jakby przyspieszyć, zakończyć sprawę, ale nie wiem, czy nie można było jakby tej rozpatrywania tej skargi jeszcze przedłużyć, żebyśmy jeszcze jedną propozycję mogli złożyć panu, żeby no, mógł wypowiedzieć swoje zdanie. To dla mnie takie, tego mi właśnie brakło, że nie mieliśmy czasu, to jedno spotkanie właśnie zbiegło się z krakowskim posiedzeniem związanym ze sprawą w tej sprawie, no i tak trochę czuję się winny, żeśmy no tak nie do końca wypełnili wszystkie procedury, które powinniśmy, wyjaśniając tą sprawę, podjąć. Nie z naszej winy, no bo myślę, że ten zbieg okoliczności był taki, ale to, ta lekcja ze sprawą starosądecką trochę się tutaj jakby przypomina i stąd takie moje trochę wątpliwości. Bardzo dziękuję. Tu państwu zgłaszam. Bardzo dziękuję. Pan starosta prosił o głos. Już oddaję przewodniczącemu komisji. Bardzo proszę, proszę włączyć mikrofon panu staroście. Powiem króciutko. Wysłuchaliśmy opinii Komisji Rewizyjnej, pan przewodniczący przedstawił, jest wszystko ustalone. Pan przewodniczący Szewczyk ma prawo do takiej opinii. Nie będę komentował, bo nie ma czego. Komisja zajęła się sprawą, radni znają doskonale sprawę, a do tamtej sprawy niech pan nie wraca, panie przewodniczący, bo naprawdę nie jest pan w temacie. Bardzo proszę o przegłosowanie tego w końcu, bo to jest sprawa jasna. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pana Stanisława Dąbrowskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ja chciałem tylko powiedzieć, żeby tu nie został jakiś w ogóle cień wątpliwości, że po pierwsze, proszę państwa, Komisja Rewizyjna ma prawo zaprosić na swoje obrady. Jedną stronę ma prawo zaprosić drugą, ale to nie jest obowiązek. Czyli my już informując skarżącego o posiedzeniu, o możliwości wzięcia udziału i złożeniu wyjaśnień, no wykazaliśmy dużo dobrej woli. Gdyby ta dobra wola, do tej była wyciągnięta ręka do tej dobrej woli, to prawdopodobnie nawet wobec braku możliwości wzięcia w danym terminie udziału byłby jakiś odzew, byłaby informacja, że nie mogę, proszę o przełożenie terminu czy tak dalej, czy jakikolwiek odzew. Tego nie było. Nie było żadnego odzewu do dzisiaj. Nie mamy po prostu kontaktu. Nie wiem, czy w ogóle nawet pismo jest odebrane, o informacja. Więc proszę tutaj nie posądzać komisji o coś, o jakieś zaniedbania, bo wszystko zostało dopełnione z wielką skrupulatnością i myślę, że no nie mam tutaj żadnego cienia wątpliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania, uwagi co do projektu uchwały? Pragnę przypomnieć, że szanowni państwo radni otrzymali projekt uchwały wraz z bardzo szerokim uzasadnieniem. Skoro nie ma pytań, nie ma uwag, poddaję pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden. Bardzo proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam, iż stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się, 1 nie głosujący, Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę numer 321 przez 33 przez 18 Rady Powiatu z Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. No i mam teraz dylemat. Zostały nam 3 punkty tak naprawdę, a mamy pewien procedurę czasu.
spróbujemy skończyć, prawda? Dobrze, wobec tego, przepraszam, muszę taki obowiązek powiedzieć, potem braknie nam czasu na troszeczkę odpoczynku i przygotowanie sali na część uroczystą. Przechodzę szybko do punktu. Punkt 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Zmiany w budżecie powiatu nowosądeckiego spowodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2 miliony 7047 zł, a zmiany te dotyczą w szczególności w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 541 709 zł z uwagi na uzyskanie refundacji wydatków poniesionych przez powiat na zadania inwestycyjne o nazwie rozbudowa budynku LO w Grybowie. Ze zwiększonych dochodów dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale transport i łączność o kwotę 1 259 382 zł. Z tego zwiększa się wydatki na remonty dróg powiatowych o 530 tysięcy. Wydatki na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych o 430 tysięcy oraz wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów o kwotę 299 382 zł. W dziale oświata i wychowanie przeznacza się środki na modernizację podwórka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu o kwotę 192 539 zł, a w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwotę 89 788 zł z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane projektu termomodernizacji w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na Wojowej. Na podstawie decyzji ministra finansów dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale różne rozliczenia z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 85 188 zł z równoczesnym zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o tę samą kwotę. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 454 236 zł zwiększa się wydatki w związku z planowaną realizacją dwóch projektów współfinansowanych w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Są to projekty, o których mówiła przede mną pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, aktywizacja zawodowa osób 30+ i aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie nowosądeckim. Proszę Wysoką Radę o podjęcie proponowanych zmian. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, pana Marka Kwiatkowskiego o opinię Komisji Budżetowej. Opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna, ale wiadomą rzeczą jest, jeżeli rosną dochody i możemy wydać na cele konkretne, to jak najbardziej popieramy taką inicjatywę i tutaj jednogłośnie opinia Komisji Budżetowej była pozytywna. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Czy ktoś ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam, iż stosunkiem głosów 22 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 2 niegłosujących, Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę numer 322 przez 33 przez 18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok. Przystępujemy do punktu 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany prognozy wieloletniej Powiatu Nowosądeckiego. Bardzo proszę panią skarbnik o zaprezentowanie projektu uchwały. Szanowni państwo, na podstawie dokonanych zmian w budżecie dokonuje się odpowiednich zmian w prognozie finansowej powiatu. Jeżeli chodzi o wykaz przedsięwzięć, dokonuje się w szczególności wprowadzenia dwóch projektów współfinansowanych w ramach środków unijnych. Są to wspomniane już dzisiaj aktywizacja zawodowa osób 30+ i aktywizacja zawodowa kobiet 30+, które będą realizowane w latach 2018-2020 o łącznej wartości obu projektów 1 903 840 zł. Równocześnie zwiększa się limit wydatków na rok 2019 dla zadania rozbudowy budynku LO w Starym Sączu o halę sportową o kwotę 1 000 000 zł, ale dla roku 2019
z uwagi na wyższe ceny ofert przetargowych od wartości kosztorysowej zabezpieczonej aktualnie w budżecie. Proszę Wysoką Radę o podjęcie proponowanych zmian. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę pana przewodniczącego Marka Kwiatkowskiego o opinię Komisji Budżetowej. Opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytanie, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam i stosunkiem głosów 23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 niegłosujący. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę numer 323 przez 33 przez 18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego. Przystępujemy do punktu 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiemu panu staroście Markowi Pławiakowi. Bardzo proszę wiceprzewodniczącego Józefa Świguta o przedstawienie projektu uchwały. Pragnę przypomnieć, że działamy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów i że projekt uchwały każdy z państwa radnych otrzymał w przed sesją. Bardzo proszę panie przewodniczący o zaprezentowanie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 12 punktu 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 995 ze zmianami, artykuł 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw z 2016, pozycja 902 ze zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 936, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, starosty nowosądeckiego, pana Marka Pławiaka w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5000 zł. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1000 zł. Dodatek specjalny w kwocie 2840 zł. Dodatek funkcyjny w kwocie 2100 zł. Łączna kwota miesięcznego wynagrodzenia za pracę wynosi 10 940 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, pytania? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie wyników. Szanowna Rado, stwierdzam i stosunkiem głosów 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 3 niegłosujących. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła uchwałę numer 324 przez 33 przez 18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, starosty nowosądeckiego, pana Marka Pławiaka. Bardzo dziękuję. Tym samym wyczerpaliśmy jakby porządek tej części robocze. Teraz mamy jeszcze oświadczenia i wolne wnioski. Kto z państwa chciałby zabrać głos w ramach wolnych wniosków, to bardzo proszę. Ja chcę szanowną radę tylko poinformować, że następne posiedzenie planujemy pod koniec sierpnia, o ile nie zajdą konieczności, żeby zrobić wcześniej, także będziemy mieć taką krótką przerwę wakacyjną. Wobec wyczerpania porządku ogłaszam przerwę do części uroczystej do godziny 14. Dziękuję bardzo.